Witam was wszystkich bardzo serdecznie na stromeku z The Forest. Dzisiaj będą do was zabawiały dwa kochane dzbany wasze, czyli ja oraz Konrad. To ja, tak jest, witamy was. Także dzisiaj lecimy na grubo, na dwa baty. I co ciekawe, odzyskaliśmy save'a naszego, mam nadzieję. Zobaczymy dopiero, bo się pojawiły, ale wcześniej ich nie było. Nie mówmy hop. Dopóki nie wloadujemy. Tak, dokładnie. Ojejku. Witajcie, oba czaty. Możemy poczekać jeszcze 3 minuty na tym lobby, aż się ludzie zbiorą. Tak. Siemano wszyscy. Elo. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, co za muzyka leci, to jest Adrian von Ziegler. Two hours of dark ambient music. Ta kamera jest zepsuta. No, skacze kamera, nie? Skacze mi kamera. Ale odkąd w te horrory zacząłem grać, to zaczęła skakać, przysięgam. To jest jakaś ale się pierdoli. Turbulencji, to lot 715. Halo, hola, over. Poczekaj, wiesz co? Ja przywrócę domyślne i aktywuję. Jest tu za głośno, już zaraz ściszę go. Ściszam tego typa. O, rzeczywiście jest trochę głośno. Czekajcie. O! Dobra, ja będzie trochę lepiej. Dobra, ludzie, no dzisiaj będzie trochę mniejsza interakcja, bo wiadomo, dzisiaj się skupiam na przetrwaniu, ale będzie się działo. Aha, dobra. Dzień dobry. Słuchajcie, kamerę wróciłem do 4:3 domyślnych ustawień i na podglądzie mi nie miga. Kirk zasubował, dzięki Kirk, witamy. Z powrotem, w sumie. To jest trzeci miesiąc. Nieźle. Haro, witamy wszystkich serdecznie. Tak jest. Chyba działa teraz? Co, uspokoiłaś kamera? Chyba tak, powiedzcie ludzie, bo ja tak nie zawsze patrzę ogólnie na ten podgląd. Bo ja nie dowidzę. To nie lubię swojego ryja. Boże. Wyobraź sobie być streamerem, musisz zarabiać na przykład na życie przez swoją facjatę i nie możesz na siebie patrzeć z obrzydzenia. Ja prycie, kompleks. Jak w lustro. Lustra w domu pobite pięściami. Albo zawieszone tak, że jakby do ściany, a nie do świata zewnętrznego. Boże, do tego, do upside down. Upside down, o tak. Inny wymiar. O, właśnie, skorzystam z tego, pokażę wam, bo dostałem prezent, bo zmieniałem teraz pracę i dalej mi znajomy samochód z pracy Mercedesa z Avonu. Czekajcie, pokażę wam figurkę. No widzicie, witam wszystkich serdecznie. Ty Urbop też patrz, bo tobie się na pewno to spodoba. Ja już patrzę, czekaj. Ty z jakiejś takiej serii pop. No. Takie figurki z różnych jakichś nerdowskich rzeczy. Ja lubiłem cię zbierać. Jest Mike. Gryla. To jest Mike w stroju Ghostbusters ze Stranger Things. Życzę jest stary, bo właśnie reklama się u mnie odpaliła. Także patrzę teraz na reklamę Omena. Dobra, to przytrzymam dla ciebie specjalnie. Czekaj. Trzyma garto. Ta reklama wspiera jest Garot 16, taki plus przynajmniej. Yeah. O, Jurka z brązu, ludzie. Ale Stranger Things w sumie bardzo fajny serial. To teraz jeszcze hype się na to robi. W tym DBD, co teraz gram, to dodali postacie z Stranger Things. Jest Demogorgon jako zabójca i dwie postacie z serialu jako survivorzy. Fajnie. No, teraz hype jest, jeszcze jeden sezon będzie przed nami chyba. A i właśnie pytałem, czy mam to rozpakować, czy nie, bo to się jakby kolekcjonuje takie rzeczy. No właśnie niektórzy to zbierają, ja na przykład Daryla to już wycałowałem i wypiściłem stopami. Spuściłeś mu się na twarz. Być może. Nie zaprzeczę. A Kinga mówi, no możesz otworzyć, to w sumie i tak jest tanie. A ja, aha. Nie poczułem jak kolekcjoner. Każda kolekcja się tutaj zaczyna, prawda? Tak. O, dziękuję za SMS-a. Pozdrawiam Kinię. Dziękuję. Ona dziękuję. Dobra, zaczynamy, dawaj, 5 minuta tak, już. Start game? No. Dobra. Zaczyna się, ludzie. I Oska Tutenhamon, 56 miesiąc. Ja pierdziele, on nie przystaje. Jebany faraon. Brawo! Dzięki za suba. Żółwik. Kurde, 56 miesięcy. Czy to jest, kurde, ile to jest lat? To jest 4 lata ponad. Masakra. To więcej niż niektórzy moi widzowie mają. W tym momencie.
Dobra. O, dziękuję za hościka. O, ja pierdziela. Stary, gdzie my kurwa jesteśmy? Nie wiem, ja jestem w połowie wczytywania. Stary, ja jestem na jakiejś łodzi. Skończyliśmy grę na łodzi? A! Się wystraszyłem. Tak, pamiętasz to ta tratwa, co zbudowaliśmy ją na tym kamieniu. A, czy my się tu chowaliśmy przed tym? Przed tym takim mutantem jakimś szamańskim? Tak, ale my tutaj zrobiliśmy na łodzi, bo wszyscy mówili, że to jest najbezpieczniejsze, ten, bo te nie pływają. Łodziaki. Łodziaki. Tutaj ja muszę zjeść królika. Ale my chyba musimy coś upolować tak na dobry start. Jestem głodny. A czy ja coś mam w ogóle? Ja muszę trochę ściszkę. O ty, ale się ruszają rzeczy w ekwipunku. Tak nie było na pewno. Nie? No nie wiem, chyba nie. Ej, a gdzie się wyciszało rzeczy? A tu, dobra. Dziękuję za hościka, Weronika. Okay. O, tu są nasze schody. Pamiętacie, że budowaliśmy tu bazę i nic tam z tego kompletnie nie wyszło? To, tak. To było tutaj. Pamiętam. Będę, ty zbudowałeś i to się tak przesunęło. Jak się wypływa? Ja tonę jak kamień. No, a co tu? A tutaj jeszcze mieliśmy tratwę zrobić, żeby się przemieszczać jakoś ale wygodniej. Czy my przypadkiem nie zwaliliśmy tym, że zbudowaliśmy tratwę na jeziorze 2x2? Bij ptaka. Dobra. Zabił go. Co? Jeszcze raz? Powtórz pytanie? Nie, bo stary, bo my zbudowaliśmy tu tratwę na tym jeziorze, ale to nie trzeba na jakieś, nie wiem, głębsze wody wypłynąć? Nie, ej, już ten... co, biegają, łysiaki. No co ty dajesz? No. Ale one się trzymają w miarę daleko w dzień. Ja mam nadzieję. Tam przede mną. Bo spotkałem mój topór, jeżeli będzie inaczej. Ja nie wiem, ja bym na coś zapolował chyba troszkę. Ale ty... jest safe? Masz wszystkie itemy? Tak, mam wszystko. Tutaj, bo tu coś mogę posadzić. Jak już maryszkę. Maryszkę. Aloe vera. Zostałem jakieś. Czekaj, co się dzieje? Ja nie wiem, czy ja jestem hard głodny, bo ja mam tylko 1/8 tego żołądka. No ja też mam, nie mam za dużo. Dawaj polujemy na te ptaki. One tu latają cały czas. Dziękuję za hościka. Ale wolniej, wolniej latają! Już się daje zabić przynajmniej. Ja, może jakieś dzika upoluję albo coś. Nie ma chyba dzika, to nie jest Asterix. Soczewica. Znów tą soczewicą. A pamiętasz tą katapultę? Tak, pamiętam, bez hitu. Jezu. Stary, chyba mnie czuli do jakiejś nory. Zbejtował, bo daleko pobiegłem gdzieś, dobra. Czekaj, a mam cię, że skrzyciała mi dobrze, ale jest nieźle. Zbieraj jedzenie z ptaków. Dobra. A czekaj, mam jaszczurkę. Chyba najłatwiej się poluje na nie. Ale ją złopiłem, stary. Ty, ja mam zbroję z tej jaszczurki jeszcze. Co? Ale teraz na sobie? Tak. Nieźle. Jezu. Dziękuję, bulwozaur. Te ciała no, tutaj nie były. Okej, dobra, to zbierzmy właśnie trochę tego jedzenia. Ty, a może znajdziemy jakieś walizki i te takie gotowe jedzenie poznajdujemy. Co to wisi? Bo ja tutaj... Coś tu łazi, kurna. Ty, ale jest? Wszystkie walizki są tutaj otwarte. Nie, nie wszystkie. A jakbyśmy poszli na inną część wyspy, to trochę. No możemy, tylko się zaopatrzmy w żarcie i tak dalej. Co się dzieje? Ej! Stary, ruszają się te walizki. Ja usłyszałem tego, te nietoperze przy jaskini i myślałem, że coś się stanie ze mną. Złego. Dobra, czekaj, a czego mi brakuje? Bo ja nie wiem, co ja muszę wziąć tak naprawdę. Ja mam jakiegoś surowego... A, czekaj. Oj, dobra, zjadłem. Pamiętaj, dużo patyków zawsze zbieraj. Patyki i kamienie to musisz mieć na full, bo to się przydaje. Dobra. Możemy też te jagodki jeść. Jagodki. Jagodki. Gotki. Możemy mieć gotki. Jagodka. I got. O, jak tu czampy. O, grzyby, robić. A nie, grzyby. A, grzyby są. Okej, dobra, to jest jeszcze jeden królik. Ja sobie tutaj powieszę. Chwila. Jak się chowało tą zapalniczkę? Na chuja ją trzymam. Jajeti, tak wiemy. Unikajcie ich, ile możecie, bo im więcej zabijacie, tym trudniejsi się robią. Naprawdę? No może po jakimś update'cie. To jak Uruk-hai w Wizengardzie. Cześć, widzę jaszczurkę. Oj. Nagietek, cykoria, aloes. Mam no dużo super. Picia, mam tylko 3 batony. Stary, łapią! Kto? Ucieka! Jaszczurka ucieka! Jezu, straszyłeś mnie, ale... Te dwie tutaj chodzą. Łuk, musimy zrobić łuk. Jest łuk, mam łuk. Ludzie? Cześć, ja też mam chyba łuk. Dawaj, w te... Czekaj. Jak wygląda łuk? O dobra, widzę. Mam. Znaczy, ja mam strzałę? Mam strzałę nawet.
Czy ja mam... nie, czy ja mam strzały takie do strzelania? To jest dobre pytanie. Nie, ja mam. Da się czy zacząć, czy mam strzały, czy... Ty! Biegają, ty. Uważaj! Ej, stary! Gdzieś są. Ty pamiętasz, jak tam ten taki trąbiarz zabił ten? Stary, zabił ja mówię, że oni są, więc uciekaj. Dobra. Do wody możemy wskoczyć zawsze. Gdzie oni są? Dobra, stary. Nie wiem. Biegają po wiosce. Za tobą biegnie. Dobra, widzę. Dobra, są ty, blisko. Co oni robią? Ty widziałeś, jak zeskoczył? Tak! Tamten na tym domku, nie? On kuźwa z nieba spadł. Manna z nieba. Prorok. Prorok Eliasz. No dobra, mam trzy kawałki mięsa, możemy je zasuszyć. Jedną rzecz pozmieniam. Mam trochę jeszcze strzał. Nie pamiętam, czym się robiło crafting, a już wiem. Medium. Ja sobie troszkę obniżę opcję. Bo mi tak jakoś niby działa płynnie, ale byłoby trochę bardziej płynnie. Jakiegoś badyla zrobiłem, nie wiem po co. Lepiej badyl niż badent. O Jezu, spadłem do wody, zsunąłem się w tych schodach. Patrz jakiego badyla zrobiłem. O Jezu. Ol błysnęło. Patrz jakiego badola zrobiłem, a chciałem tylko strzałę. To ja jestem z takiego łowienia chyba, nie? Bo tak. W sumie tu są ryby. Uważaj, oni cały czas się kręcą tutaj. No właśnie, a... Oj, ej, ona tam stoi pod tym drzewem. Ale... to się zmieniało itemy. O dobra, jeden. Trzeba je ich wystraszyć. Tak leci. Ty, ja mam jakąś czaszkę nabitą na patyk, widzisz to? O, chyda. Ale też mam coś podobnego. Ona wygląda jak twoja czaszka, ty jesteś łysy w ogóle. Łysiak. Łysiak. Dobra, ja muszę coś zjeść. Ja też muszę coś zjeść, ja nie wiem co możemy zrobić. My powinniśmy popolować trochę. Powinniśmy popolować i posuszyć tak, to. Tak, się szybciej to robiło. Tylko czy mamy suszarnię gdzieś? W domku mamy może? Jedną na domku mamy, ale druga wisi w powietrzu. Pamiętasz, że mieliśmy ten dom na drzewie i nam ten słoń rozwalił go? No, tam chyba dalej tak. Te stacje dalej wiszą w powietrzu. Jak to? One dalej tam są. Ale to tutaj gdzieś? No tam w tej wiosce jakby. W którym się ekwipunek odpala? I? Dobra. Sok z drzewa. Kamień. Wynoś się stąd. A co dałeś do tej maczugi jeszcze, żeby tam one były takie ten? Taka maczuga z tym? Tak, z tymi dodatkami. Wiesz co? Czyli ja nie pamiętam, jak to trafiłem, ale mam przy tym rękę jakąś. Mam kość chyba, mam coś do związania. A jakieś ręce po prostu. Ciała, tak? Ręce ciała. No dobra, może być zwykła, ona w sumie ma sporo obrażenia, prawie maksimum. No czy jest coś nowego, na pewno jest coś nowego, czego my jeszcze nie wiemy. Te liny są w ogóle. Ale leja. Dobra, idę zobaczyć, czy w domku da się wejść. Zanosi się na burzę. Powiem ci, że w tym domku nie ma absolutnie nic oprócz ogniska i save'a. Wynoś się! Kto? Kobieta przyszła i to naga. Gdzie ty jesteś? Czemu ty pływasz tam? Ona mnie chciała napastować. O mój Boże. Ej, słyszę ich tutaj. Musieliśmy większy domek powinniśmy zrobić. Ale co, da się rozbudować jakąś tą marną tratwę? No nie wiem. Może? Ludzie, nie odsyłajcie, okej? Okay? Wystraszyłem się. Te drzewa tańczą, no. Te drzewa tańczą, jak im wiatr zagra. Makarena. A nie, ja się boję wyjść w sensie. Nie, a czekaj, wiesz co, przy tobie teraz jest dwóch ich. No to za dużo. A myślałem, tak, że tutaj będzie ta suszarnia. To co w tej czwartej teraz będzie, że będzie się cały czas kurwa biegało i będzie nieskończoność? Bo gdzieś to było tak, że oni cały czas się pojawiali. No, to było pewnie 10 update'ów temu. Musimy suszarkę zrobić. Suszarka jedna jest w domu, tym pływającym. A, fuck. Nie, czekaj, dwie są. Stary, to jest mięsa. Dobra, biegnę. Musisz tutaj wejść i wziąć sobie dwa kawałki jeszcze już wysuszonego, pamiętasz, suchego, że... Mówię ci. Że aż chrupię w dupie. Dobra, jak się to wieszało? Ale suche. Suche jak pięty Cejrowskiego. Tak, tak usiadł na mnie. Wczoraj, że nie da się go zabić. Co jest? Aha, okej. Okay. Bo tego małego się nie da zawiesić. To małe trzeba od razu zrobić. A masz coś do picia? No mam. Mam takie. Te. A czy jest napoje. Puszki. Dobra. Puszki mam, no. Dobra, napiję się trochę. Czy mamy jakąś wodę? Trzeba tą skorupę żółwia będzie zbudować znowu. Z B?
Dobra. No racja. A mam tu szczurpy? Nie mam tu szczurpy żółwia, to jest przerębane. To dawaj, tak. Idziemy na ten, na plażę, ale musimy zjeść. Ja jestem, mam teraz połowę pasra i mam jeszcze trochę do zjedzenia. Mam 3 wysuszone zwierzęta w sobie. Dobra. Jak to się smażyło, co? Okej. A z czego ty masz mięso? Z tych kurczaków małych? Nie, z ptaków tych, co zabiłem. Właśnie, o to mi chodziło. Gdzie to jest? Gdzie ja to wrzuciłem? Jakiś popiół to wrzuciłem. Da się chapić z tego, z jeziora prosto. Ale bez przygotowania? Ty, no nie wiem. Podasz mi? Dobra. Dobra, jem. Okej, ja jem. Pyry prosto z ognia. Żółwie najlepiej się zabija plastikowymi słomkami, jak to? A, ja pierdzielę, rozumiem. To jest smutne w sumie. O Boże, jaki żart. To jest smutne, ludzie. Dobra, ja się napiję jednak z tej wody. No ale ja nie wiem właśnie, w którym miejscu da się pić z tej wody. Ja z okna na przykład piję tej naszej chaty. Z okna chaty pijesz wodę? No. What? Ale jakoś krzyknął z bólu, więc może jest zatruta. Okej, bo jestem głodny znowu. O co chodzi? Czemu ta postać jest cały czas głodna? Ty no. Gastronomik? Tu trzeba chyba z 3 kawały mięsa zjeść, żeby w ogóle mieć pełen żołądek. A po godzinie masz już znowu pusty. Ale ty widzisz, co się dzieje z drzewami, jak wiatr zaczęła wiać? Nie. Wygląda jakby, nie wiem, jakby ich fizyka umierała po prostu. Chodź save'a zrobimy. Dobra, już idę. Dobra, ja chyba zrobiłem. Nie może ptaka podnieść. Kurde. To jest? Ja mam małe mięso gdzieś? Gdzie jeszcze jeden? Ej, gdzie ty masz małe mięso w punktu z tych ptaków? Jak to? Pod napojami. Pod napojami. Ja tego mam? A już zepsute mam, to już się nie daje jedzenia za bardzo. Zero litości. Ludzie, sorry. Ole jumpa żeś zrobił, stary. Kurwa. Mroczny rycerz. Czekaj, ja się pieczę? No dobra, widzę już. Do ręki i do buzi. Już możesz zjeść. Jak jest ten poke... Ten... Kurwa, nie wiem, jak on się nazywał. Wiesz, o kogo chodzi. Pac-Man. To rzeczywiście można pić z tej łodzi. Dobra, już. Ej, ja może popoluję w te ptaki, ale to one pewnie utoną im mięsa. Toną im mięsa. Sam stary na pierwszym slocie. Co ty robisz? Zapisuję. Z takim krzykiem bólu? Bo chyba wypiłem jakąś dziwną ciecz. To mój mocz się filtrował. Ale to takie słone. Dobra, chodźmy nad morze. Dobra. Ejo, witam, Princess Delavia. O, jakieś zielko urosło. Papacz, coś urosło. Pierwsze. Jagódki. Pierwsze coś na tej jałowej ziemi. Zjedz sobie. Czy one są jadalne? Na pewno, bo my to zasadziliśmy. A myślisz, że nie da się zasadzić trujących? O, da się jakieś nasienie zapleść. Dobra, biegnij. Dobra. Biegnę za tobą. O, biegnął już za nami. Szybko. Tam, idą za tobą, jesteś szaman. Dobra, jebać go. Czekaj. Nie powiedz, zachodźcika. Co się stało? Co to są za purchawki? Nie wiem, zbieraj w ogóle wszystko, to będziemy to siać potem. Dobra. No właśnie, by się przydało dać rurki porobić. To te zwierzęta, to te warzywa, to się przydadzą. Szkoda, że tych chup nie da się. Co to jest za jakaś lina? Lina? Patrzcie, ten ma kolor dziwny u mnie. Nie wiem, znaczy u mnie ma jakiś... Ej, dobiegliśmy do samolotu. O, rzeczywiście. Możemy zobaczyć, czy się zrespawnowały walizy. To po pierwsze, a po drugie możemy zobaczyć, czy coś nie zostawiliśmy po prostu. To są jakieś walizki. Tak? Tak. Dziękuję za hościka. Słuchajcie, burza idzie. Trudno. O, jakieś tabletki są. Udało się. Leki są, chodź zobaczysz. O, i zrespawnowały się leki i chyba posiłki w ogóle tutaj. Co ty, jak ty tu skoczyłeś? A dobra, widzę. Tak jakby po lewej. Tu jest bardzo dużo rzeczy, tylko że ja już mam wszystko, jestem full. Ty wiesz co, zbieram co się da tak naprawdę. Tak, ale tu się porozpiło wszystko chyba, możemy to jedzenie zostawić trochę. Jedzenie jest, znaczy nie wiem czy możemy zostawić w ogóle swoje rzeczy, ale te chyba myślę, że mogą leżeć. Nie, jest spoko teraz. Jest teraz spoko. Ej, ale klimat w ogóle, świeci słońce, deszcz pada, my się ukryliśmy przed tym deszczem. No, ale w ogóle... A grałeś w VR-a już tutaj w to? Stary, grałem, ale ja jestem chyba słaby żołądkowo. Prostor się dziwnie czuję, jak się poruszam w tym. Tak? Ale tylko w tym czy ogólnie? Znaczy powiem tak,
Fora ścichane emocje zacząłem, ale to Stray była jedna z pierwszych gier, które odpaliłem i po prostu jak się szło do przodu, to czuło się tak, no nawet ciężko to opisać, twój mózg wie, że stoisz, ale z drugiej strony wie, że się ruszasz i to jest takie porąbane naprawdę. Taki mindfuck. No. Chodź tutaj wzdłuż brzegu na tą stronę, bo tam jest była taka plaża, zobaczymy co jest tutaj. Dobrze, idę. No przydałoby się te skorupy, żeby zrobić te odprowadzacze wody, przynajmniej z jeden albo dwa najlepiej, to byśmy już mieli teraz przez ten deszcz. Ale my możemy pić w ogóle tam, w tamtym miejscu. Ale myślisz, że ona jest dobra ta woda? Bo ja gdzieś, moja postać chyba straciła trochę HP po tym. Moja nie straciła. Ja mam żelazny żołądek po prostu. Zaprawiony. Żołądek przetyrany kwasem. Widać, że bornym. Technikum, bo tak twoja postać wygląda. Ma taką kreciastą koszulę niebieską, niebiesko-czarną i łysawy jest. I widać, jakby spędził pół życia przed komputerem. Czyli trochę jak ja, tylko że nie łysy. trochę jak ja, minus boldness. Dobra, jest jakaś plaża chyba. Dobra. Ja w ogóle mam zaznaczone ikonki naszych baz, jakichś czterech. Masz te też tak? No, mam jakby... Mam niebieską? No, trzy żółte. Tak. Nie. To ja tak nie mam. Znaczy, no tak, te domki i obok te takie symbole, że coś tam budowaliśmy. Coś tam powstaje. Tu jest jakieś zejście, ale nie wiem, czy coś tu będzie. Tam chyba nic nie ma. No by się przydała taka plaża, jak byliśmy na początku, na pierwszym streamie, gdzie były jakieś tam rekinie głowy. Inne takie. Dobra, już nic nie podnieść. Rekinie głowy, no, pamiętam. Zawsze mieliśmy jeszcze w tej grze, że się podnosi, to nie ma czegoś takiego, że masz pełny trzpomer, tylko podnosisz to i teraz cały czas jakby rzucasz tam. No. Siemka Misoal, witamy. Wypada z łapy. O tak. No, jest tu jakieś w ogóle zejście? Tak na razie to jakieś klify są. Fiordy. No. Lecz to pod... Ej, tęcza jest na niebie. Gdzie? O kurde. Ale jazda. Przez to, że padało pewnie. Jaki detal. Witam, krajanie. Nie było tego. Nie, to tak naprawdę atakuje nas Homo Commando. Homo Commando? To wybiórki tutejsze. To mają kolorowe kity. Nie uniesiesz więcej sztuk kamienia. Kamienia? Dobra, tu nic nie ma. Ale czemu w ogóle nie ma plaży? Nie usunęli te plaże? Przecież nie, ona była w drugą stronę, ale ja chciałem w końcu gdzieś indziej pójść niż na tą plażę, co zawsze łazimy. W ogóle my cały czas odkąd streamujemy, gramy na jednym save'ie, prawda? Znaczy to mniej więcej pierwszy tam 100 tysięcy. No, ale chyba zrobiliśmy ostatnio od nowa tego rana. Na pewno gramy już na którymś. A, ale bo masz jakiś ten popularny item, bo ja na przykład mam jakieś tam czekan do wspinaczki. Masz takie rzeczy? Mam to butle. To jest chyba ten save, na którym mieliśmy tą pamiętną kompilację, gdzie... Ten pierwszy, tak? Po prostu? Tak. Ja nie mam na przykład tych rzeczy. Nie masz w ogóle tych rzeczy? Nie mam czekanu i mam jakiś taki mega podstawowy ekwipunek, nawet nie mam jakiejś fajnej broni. A to ciekawe jest. No. Cały czas nakładam na siebie jakąś wężową skórkę. Ja, ale też mam tu wężową skórkę. Dobra, chodź, schodzimy tutaj. Tutaj schodzimy, dobra? No. Jest za bok? Jest plaża. O kurde, ładnie tu. No. Ładne miejsce. A, już wiem co to jest za miejsce. Tu zaraz będą te śnieżne rejony chyba, nie? Nie. Jesteśmy w drugiej części w ogóle. A, stary, właśnie, ty umarłeś chyba gdzieś, pamiętasz? Ty do tej dziury takiej ogromnej spadłeś. No ja umarłem, ale to bym nie stracił przecież chyba wszystkich itemów. A to nie starczy, że my mieliśmy iść, żeby odebrać je? Ja nie pamiętam. Ale ty sarna idzie, no wiem. O, czekaj, zatrzymała się. Z łuku ją trzeba, czekaj. Ja ją wezmę. Dobra, ja będę cover shotował. Kurwa. Nie widzę żadnego celownika. Ja widzę chyba taką małą kropkę białą, ale to może mi się... Nie, to syf na moim ekranie. Łowcy jebani! Dobra, strzeliłem ją! Tak, ale co, dostała i uciekła? No, dostała i uciekła. Możemy ją gonić, teraz będziemy... Tak mi się podobały te strzały, one ledwo wyleciały, kurde. No naprawdę, serio, tak 10 metrów przede mną. Jest tu! Cześć, trzeba ją zapędzić w kozi róg. Nie, my jej nie dogonimy, ona musi się zatrzymać. Stary, ale wiesz co? A jakbyśmy ją zapędzili tak, żeby się zablokowała na czymś? Dobra, jest przy mnie. Kurwa, jak tu się zamachujesz, typie, naprawdę. Gdzie ona jest? Ja już się spociłem. Kawałek przede mną jest, kawałek przede mną. Na razie ucieka. Nie, no daleko już jest.
Mamy już tyle celowników, którzy... Ej, no gdyby mi ten łuk dobrze strzelał, to by mnie ustrzelił. Ale teraz podobno jest pusza. Teraz podobno kuszę, ja chcę puszę mieć w tej grze. Tylko jakie o Jezu, grzyby, to nie będę jadł. Okej, B. Właśnie, jak się robi kuszę? To jest dobre pytanie. Zablokował się królik, stój! Kurwa, stój! Ej, właśnie, ja mam tu zrobić wreszcie. Mam tu. Jakby opisałem, co mam zrobić. Molotov Wiretrap? Co takiego? Znowu czytasz stronę tytułową. Znowu pół metra od książki. No. Tej Mine Index. Jeszcze jakieś. Nie wiem. Zapada noc, panie czytelniku. O kurna. Dobrze, mam oświetloną książkę, będę mógł czytać nawet w nocy. Ona oświetli nam drogę. To co, wracam do obozu? No nie wiem, czy to ma sens. No nie wiem, czy damy radę z tymi... Kamilami. No dobra, dawaj. Tylko do którego? Do tego niebieskiego? A czy do tego głównego obozu? Jakiegoś najbliższego. Ale głośno jest strasznie. Poczekaj na mnie, bo czuję się niebezpiecznie. A jesteś tutaj gdzieś? Czekaj, ja się zgubiłem. Chyba. No idę za tobą, czekaj. Widzisz mnie? Widzę, ale uciekasz mi. Wpadłem do jakiejś wody. Jest zimna. Kuszę można znaleźć, nie da się wykryptować, okej? Okay? Kurwa, co jest? Czy ja kucam, czy o co chodzi? Ja chyba kucałem cały czas. Kucać. Dobra, jestem za tobą. Dobra. Nie damy rady. Co ty, w sensie... kurwa, masz latarkę? A co? Na ty naprawdę masz wszystkie sprzęty. Znaczy, ta latarka świeci tak jak... No nie powiem, oczami może bardziej świecić niż tu latarką. Nic nie widzę. No, ale jest naprawdę ciemno. Ja pierdzielę. Tak wygląda miasto bez latarni, ludzie. Co to? Coś... Zając. O Boże! Co? Idzie? Krzyki! Ja nie słyszę ich. Ja słyszałem. I to chyba nie tych zwykłych. Jest dzień, fabuła czekają? Będzie, ludzie, będzie. Chcieliśmy trochę popolować, ale chyba... Jej, co to jest? Ja pierdolę, co to było? Ja się wystraszyłem, myślałem, że to jakieś kolce są, a to jakieś rośliny były. Boże, przestań. Już jesteśmy bliżej. Co jest? Ja pierdolę, drzewo? Przestań tak panikować. Ale to jest strasznie. Uderzył mnie w plecy! O, to są skały! O Boże! Ale... Stary, uciekaj! Strzela mnie! Nie wiem, czemu tak wolno biegnę. Oooo! A pierdolę. A się skociłem cały. Jest za mną, Bobru! Gdzie jest obóz? Obóz Dumbledore. Gdzie? Jest tak... przede mną! Wypierdalaj! Wypierdalaj, dzidusie! Do wody musisz. Stary, a widzisz gdzieś wodę? Jezu, oni są... Jest, oni zajęli im naszą miejscowość! Jesteśmy tu! Jesteśmy! Ja pierdolę. Oles. Do wody! Do wody! Proszę! Jezu, jakim cudem to przeżyłem? Ja nie wiem. O. Wychodź! Nie orzy się wydostać z wody. Płynął! Co? Nie, no żartuję. Stary, dobra. O Boże, jakie jumpy! Pan był jumper. Dobra. Jak mogę wyjąć latarkę, czy wyciągnąć ją, żeby jej nie mieć w rękach? L? O dobra, myszka się schowała sama. Ja pierdziele, ale się zdenerwowałem. Ale mi jebną w plecy, serio. Zmrożone ci się jestem, muszę zapalić kaodzień. Dobra. Ja mięso wrzucę. Ja też coś wrzuciłem. Ale ja nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. Ona chyba się coś dłużej robi. No, chyba tak. Ej, no cały dzień zleciał i pół żołądka zszedło. Kurwa, jego macie. Dokładnie. O, dobra, można jeść. Jemy. Coś. Jemy, uczta. O Boż. Aż mi głowa zaczęła boleć. Aha, fajnie. Przywrócił mi jedną dziesiątą żołądka. Czekaj, jak się robiło, jak to się wróciło? Combine to i szmaty trzeba było mieć, żeby mołotowy, bo mołotowy to była dobra sprawa. No, mołotowy były super. To ale były szmaty i butelki z alkoholem. Ja szmat chyba nie, a czekaj, to jest to, dobra. Dobra, mam.
Dobrze jest. Tyle powiem. Teraz no, porób jak najwięcej. Wydał chłopcio. Oh my god, ale dużo. Ale powiem tyle. Ucieczka przez ten las to było koszmarne doświadczenie. Ja nic no. nie widziałem. Gdyby mi się stamina cały czas kończyła i tak mega wolno biegłem. Znaczy ja muszę się uleczyć w ogóle. Tu się tu leczyło, tu trzeba było zioła ci robić chyba też, nie? To ja zęby jakieś mam w ogóle, o co tutaj chodzi? To pewnie moje. Wypadły. Wypadły podczas ucieczki. Szkor, bo tu uderzył mocno. Dawaj, idziemy spać. Okej. Okay. A nie, nie możemy jeszcze. A dobra, jeszcze trochę, dobra, ale można się przespać będzie. Można save'a zrobić. Mhm. Dobra, no, mogę w końcu na czat zerknąć. Coś tam zerkałem, ale... Ale... Oj. No, początek przygody jest taki intensywny, tyle wam powiem. Esu, lecisz na nową kwadratową. Nie wiem, nikt mnie nie zapraszał. No, jest teraz nowa kwadratowa. MS3. Nieźle, co? Kto tam gra? No, ci wszyscy, SKF, Mandzie i tak dalej. Jezu, oni jeszcze żyją? No, ale wiesz, wszyscy jakby odeszli od Minecrafta i teraz jest taki wielki powrót, wielki hype znowu wrócił. A, czuję. Kinia, czemu mnie witasz? Witaj. Ile mogę zjeść chipsów ogórkowych? Możesz mi trochę posypać. A, to jakieś miski chcesz? No. O, tak. PSP Ballister nawet gra. What the fuck? Przyjazd ten nikt, nawet nie wiem skąd. Obudujcie tutaj, ale co mam obudować? Już tu jesteśmy bezpieczni chyba. Właśnie, co? Wodę mam obudować? Co, wodne mury? Fosę. Dawaj, kopiemy rękoma. Zrób się mury, stojąc pochodnie. Ale wokół, jakby wokół... Nie wiem, tego jeziora? No nie wiem, może chodzi... Ale to bez sensu, i tak one nie przepłyną przez wodę. No właśnie, też mi to... Czy... Też mi się też wydaje. Mamy dwie suszarnie tutaj, mamy spanie, mamy ognisko, w zasadzie mamy wszystko, co potrzebujemy do... Jak mamy ten nasz dziennik, to mamy to-do list i trzeba znaleźć tak, find Timmy, set up defenses, find a way into the sinkhole, nie wiem co to jest, explore dead cave, explore hanging cave, keep exploring hanging cave, explore chasm cave... Co ty, jakieś questy czytasz? Tak, stary, to są questy, ale nie wiem co to jest. Dziękuję. Mi jeszcze wody? Refugees. Tu stats. No to zróbmy jedno. O Jezu, jakimi górkami pachną te chipsy. Ej, LBS to jest waga, jak to się przelicza kilogramy, bo ja ważę 205 LBS. To, ile to jest, ludzie? To są funty. To ile to jest? To 205 funtów ważę, to rupet się jestem. Nie, to tam nie całe jeden, to więc 70, coś takiego. Naprawdę? No. 300 kilo. Okej. Okay. 100 kilo okay. Do kochania. Crafting, to jest molotow, aloe. A no, ogóle, też mam 25. Dodali, co? No, też mam tyle, też ważę co... Ej, czemu ja marznę? Ej, ja też! Dawaj do ogniska. Do wora. Do śpiwora. Ej, dodaj boostera już i można nawet po łacińsku nazwy czytać. Na przykład Crocodile to jest Crocodilus Niloticus. Aha, marny popis. Marny popis. Canada Goose Branta Canadensis. Canadensis. Bobru. Się zaczytał. Jest zakładka sygnały. Ułóż sygnał SOS z kamieni. Zróbmy to. Ej, what? Jakieś ryby w ogóle są. Co to jest? Mam notatkę i mam zdjęcie matki tej sześcionogi. Łódź mieszkalna, duża tratwa. Masz zdjęcie matki? No, mam zdjęcie tej sześcionogi. Zaczytał. Do masturbacji. Ej, czy to znowu zrasło? Czemu to trzeba cały czas graśnie? Ej, czujesz, że jest nowa pułapka, która się nazywa Dziś są twoje urodziny? Naprawdę? No. Ale cringe. No, strasznie. Krzesło z tu, małe łóżko. Kominek moglibyśmy tutaj zrobić. Krzesło z kości. O, pierciela. Brakada desert. Możemy iść spać, chcesz. Ramka z kości. Budka dla ptaków? Ja położyłem się spać, stary. Dobra. To nie wygląda jakbyś spał. Postawcie tę pułapkę, to gdzieś są twoje rodziny, ale słuchajcie, gdzie mamy to... Jaki jest cel tych pułapek? Mamy je stawiać tak po prostu, żeby postawić? Jezus, taki jest nasz cel? Kamera mi się ruszyła. Cały czas pada w tym królestwie. W tym królestwie.
Dobra, poprawiamy. Mam wrażenie, że my nie mamy ani co jeść, ani nic. No, serio. Napij się wody z tego, z wodopoju. Okej. Okay. Bo to jest moje miejsce do jumpienia. No. O, kurde, nie wyskoczyłem, nie wybił się. Musimy znaleźć jedzenie przede wszystkim. Tak, 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 tak. Pamiętasz, jak się robiło strzały? O, tak, strzał, kamień. Patryk, coś jeszcze? Kamień? A nie kamień właśnie? I... Lotki? Lotki były jeszcze, pióra. Tak, 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 tak. Ale nie kamień. Nie kamień? A może kilka lotek? Ty, ja dynamit mam. Co jest? Patyki. Ty, ale mam 4 strzały, ale to już nie dużo strzał w sumie. To są patyki. Nie rozumiem w ogóle, może z liści? Czekajcie, zaraz pewnie nam napisze ktoś. Małe patyki najpierw. Małe patyki? A się robi małe patyki? Co? Toporem? Nie wiem. Nie. Małe patyki? No nie wiem, napisali... Nie, ze zwykłych badoli się to robiło. Chcemy zrobić strzały, ludzie. Strzały do strzelania z łuku. Jak pięknie ta kaczka tutaj przeleciała. Po poranku. Kaczka po poranku? Patyka, zrób upgraded spear. A fajnie, ty masz chociaż dobry topór. Faktycznie, ja chyba straciłem cały ekwipunek. Ale ci raczej da się rozliczyć. Patyka, zrób upgrade... A dobra, a jak się to robi? Upgraded spear? Rebriefer, what the hell? No jedź myszką na trybik, to zobaczysz. A jedź myszką na trybik. Uuuu! Strzały, patyk i 5 lotek. Brakuje mi, jednej lotki. To ja mogę zrobić chyba. Lotkę? Ja mogę. Nie, strzały. A, to zrób. Dobra, ja mam parę strzałów sobie. Co, okay, idziemy? No, przydałoby się, ale ja nie wiem. Stary, jestem cały czas głodny w tej grze. No ja też. No teraz jadłem coś suszonego, ale nie myślisz taka efektywna i efektowna metoda na jedzenie, ludzie? Poza kanibalizmem? Co tam leży? Na tej? Lecz to da się rozwalić. Ej, tam co nasze jedzenie jeszcze jest w ogóle, co jest grane? Gdzie, w tych domach? Tak, wisi. Chcę je... O Boże, faktycznie. Najgorzej. Chcę mi odzyskać... Tak, wziąłem! Udało ci się! Wybij się z kamienia! Bobro! Okej, okay, ja to zrobię. Ja pierwszy. Dobra, dajesz. Kurwa, czekaj. Nagrywasz? Nagrywam. Nie wziąłem, ale czym się to brało, e? Tak, e. Ty, ale ja nie chcę wziąć w ogóle. Ja ten wyższy... A ty czekaj, tu jest jeszcze pionier. Mam to. Jakim cudem ci się to udało z dołu zrobić? Ery, głodny człowiek bierz do wyciedzenia. Ej, no to widzę, że te patche dużo tutaj dały. Naprawiły ten świat. A tu skorupę z węża. Węża? Skorupa. Kurwa. Ja muszę patyki pozbierać trochę. Ja może w nią wskoczę, ale przynajmniej wodę zbiera. No, to z góry? No, to co wisi. No nie wiem, pewnie jak się wskoczy na to, mogę spróbować. Ja chcę też to sprawdzić. Ale to jest chuj wysoko. Boję się, że sobie coś zrobię. O ja pierdzielę, on to robi, ludzie. Kacze. Dawaj na to skorupę skrocz. Ej, prawie, ale życia mi nie zabrało, więc można próbować. Też chcę to zrobić. Znowu widok na twoją dupę. Po to tu wszyscy przyszli. O jaka ta skorupa jest mała z tej... Uważaj, uważaj, bo są na dole. Tu na dole kanibale? No. Jeden. Strzelę mu w mordę. Kurde, uciekł. Straszył się. Stary, ty wyglądasz tak... Zabiłeś mnie prawie. Chciałem... No dawaj. O, jestem! Udało się mu! Napij się. Piję! That's how mafia works. Zajebiście, baburu. Daj, złapię cię, chodź. No ja tam nie dam rady, spadnę i mnie zabiją ci. Pierdalać, łysiaki. O, wkurwił się. Tarczy. No i co? Co mi zrobisz? Benny Hill Music. O Boże! Zawył po swoich. O, dostał.
Co on robi? Silny. Jestem na świętej skorupie, odejdź nieszczęśniku. Jestem jak żółwi pustelnik. Dostał? O, ale w czoło dostał. Ej, zaczęła padać. Cały czas pada od godziny. Ale deszcz intensifies. Czekaj, niech przestanie biegać. Kurwa, spadłem mu na głowę! Dobra, ja robię scenę z tego. Z... Miss Kleopatry. Dajcie mi siekierę. Co tu się... A, co się dzieje? Masz skorupę? Nie wiem. Jak ty wiesz? Zniszczyłeś ją? Chyba ją zniszczyłem, stary. A jeszcze ognisko zostało. Jak ty tam wlazłeś? Madzik nie zdradza swoich sztuczek. Dobra, O ja, prosto na rybę, dupą. A ja faktycznie teraz te drzewa jak tak się machają, nie? No, ale strasznie się machają. Ej, tam jest typek. No wiem, wiem. Dobra, pytanie co robimy? Czy idziemy jeszcze coś polować, czy spróbujemy uderzyć do... Ja bym postawił chociaż te dwie suszarnie i trochę je zapełnił, żeby mieć do czego wracać. Tak bym nazwał. No wiem, ale no to musimy znaleźć jakiś efektywny sposób na... No właśnie, na to polować. Na to polowanie, bo tej sarny nam się nie udało. Ja myślę, że dobrze się będzie polowało z łuku na jaszczurki, tylko... No trzeba jaszczurkę wypatrzeć. O, czekaj, bo mi kiedy czat się włączył. Ej, ta jaskinia była zabudowana? Ta jaskinia? Nie wiem. Nie, ona była tylko dziurą w ziemi. Tak. A co, jest zabudowana? No, nie widzisz w sensie kamienia wokół? To jest to! Na pewno nie była zabudowana. No nie było tego kamienia, na stówę. Dobra, ludzie, już was widzę. Jak suszarnię zrobicie pierwszy raz, to kanibale wam zabiorą. Podziękuję sobie za przejście mojej mapki Minecraft 8 lat temu, z nie zapominajcie, bo szamy nie czyta czatu. Stary... dzięki. Znaczy, spoko. Dzięki! Co mówiłeś? Nie, bo... No, nieważne. Dobra, chodźmy polować. Dobra. No, ale przeczytane będzie. Znaczy, akurat mi czat wywaliło, więc jak coś pisał ważnego, albo mniej ważnego, to dopiero teraz widzę. Tutaj, bo ja widzę królika, może go poluję jakoś, tylko... Króliki są strasznie szybkie. Ale one się w ogóle chowają w trawie, która jest... Co się dzieje? Co to piszczy? Nie wiem, coś mlaszcze. Tarantula idzie. Ty, to brzmi jak te dzieci. Idzie! O, kurwa! Stary, patrz! Skrzydło wyskoczył! Napierdalaj! Skrzydło wyskoczył! Nie wiem. Ja matka! Matka idzie! Matka gdzie? Idzie! Przede mną, tam gdzie patrzę. Dokładnie w stronę obozu. Nie widzę. Tam! Rodzi! Rodzi! Uciekaj, dobro! Ej, trzeba z mołotowa ją potraktować. No co, ty pamiętasz, ona przyjmowała kilka mołotowów na mordę. Stary. Jestem gotowy. Gdzie ona jest? No tam, no dobra. Najpierw uciekniemy w stronę musimy tego. Musimy ją przytronić. Tam jest, widzę. Chodzi. No dawaj, skradaj się. Dawaj na kontroli, cirtlu. Czemu ona kłóca ta postać? Co ona tu robi? Nie wiem, zwiad przeprowadza. Zwiad? Ale i zajebie to mołotowa na czaszkę. Poczekaj, to ja wyjmę swojego. Tylko pamiętaj, żeby podpalić, pamiętasz? Co? Bo pamiętasz, że musisz podpalić, bo ostatnio wyrzuciłeś szklanym po prostu, szklanką. Myślałem, że szkoły bardziej zaboli. Najpierw musisz podpalić, potem rzucić. Dobra, ja jestem gotowy do rzutu chyba. Podpal. Dobra. Jeszczurka przybiegła jakaś. Dobra, jestem gotowy. Dobra, podbiegamy. Mów, kiedy będziesz rzucać. Rzucam! Pięknie! Kurwa! Biegnie do mnie! Biorę topór. Upoluję to szmatę. Goni mnie, spójrz! Tak? Goni! Nie, zatrzymała się, ale będzie goniła. Ugasiła się nogami swoimi stopami. Ugasiła się stopami, stary. No chodź tu, kurwo. Stary, ja będę krążak jeł direct hitne, co ty na to? O! Wypierdzielaj to kopiciarą! Uważaj, bo ona kopie! Stary, to jest kopiara jakaś! Kopiara. Uważaj, idzie tu! Idzie? O Boże, podpalaj! O Boże, ona jest straszna! Wracaj do dziury! Ole, ty jesteś odważny. Jezus Maria. Ja się tak boję.
Ona jest koszmarem, kurwa, ile jeszcze alkoholu wypijesz? Pizdo. Czy ona śmiertelna? Nie wiem. Zabity! Zabiła! Zabiłeś ją. Dawaj, mamy kurwa mięsa na... Ej, dziecko za nią! Wypadło za tobą, jest dziecko! Pierdolę, jeszcze trzeba dobić jej małe! Zginie się! Kurwa, w potylicę! Tą czachą! Uważaj! Przetoczyło się po kamieniu! O kurwa! Ale lałem z tego! Ale wytoczyła z maszyny losującej. Dawaj, tniemy ją. Da się ją jeszcze pociąć? Nie wiem, spróbujmy. O kurna, ale to było dobre. Teraz coś nie robimy w ogóle? Chyba nie. To truchło przyjmuje jeszcze jakieś ciosy? To truchło jest już tak przeruchane, że lepiej je zostawić. O! Dawaj, ptaki, to jest nasze jedzenie! Co ptaki robią? Czemu ja taki zamach robię strasznie duży? Chyba ptaki najbardziej warto polować, bo z nich jeszcze lecą te pióra. Czemu ja robię królewski zamach? Może z tego dziecka jakieś mięso wypadnie. Jest pióra są. Ale już ja miejsca... Stary, wytłumacz mi jak to jest, ja mam cały czas full termalu mięsa. No nie wiem, to byś się podzielił. Ale ja nie wiem nawet skąd ja to mam, ja to jest jakieś... Jakieś mentalne mięso po prostu. Dobra, ja idę do tobą. Ty! Kaczki są u nas na rzece! No tak, są. Były. Da się zabić? No da się, ale nie wiem czy mięso nie tonie. Spróbuję. Paskudny pancerz, wzmacnia pancerz. Co jest? Co, utonęły? Stary, to była tak żałosna animacja. To ja nie wiem, co się z nią stało. Wiesz co się stało? Strzeliłem w nią i ty pauza zrobiła. Wiesz, zanurkuj i znajdź się truchło, ono tam leży. Czekaj. Patrz co się z nim stało. Czekaj, bo ptaki próbuję jeszcze złapać. Skaczek nie ma mięsa, napisali mi. O, ja pierdzielę. A, to była batalia epicka. Dobra, ja... No, serio. Ja ugotuję to mięso jedno, przynajmniej sobie. Proszę, to trzeba gotować. To jest najgorsze. O, no. Zasadźcie z tego grudka. Co tam da się sadzić? Skąd brać nasiona, ludzie? Wiesz co, nasiona są z tych dzikich kwiatów, które w lasach. A masz tak, ja bym zrobił dodatkowy grudek, bo wiesz, to jest ten moment, gdzie nie pójdziemy sobie na przykład do tej jaskini i będziemy musieli wrócić. Będziemy mieli masę rzeczy do skawędżowania. Nie mam tych nasion. Ja zaraz zobaczę, ja mam. Chciałem, że miałem. Zjem mięso. O, jakie spalone. To Śląsk? Nie wiem, jakieś ciuchy. Jak ja teraz wyglądam? Ubrałem się w jakiś specjalny pancerz, nie, czy o co chodzi? Nie, ja ci powiem jak wyglądasz. Wyglądasz jakbyś całe życie siedział w swojej piwnicy, stary. Masz niebiesko-czerwoną koszulę w kratę, jesteś łysy, masz wzrok jakbyś pierwszy raz widział kobietę na oczy, a ja jestem mężczyzną, to tym bardziej mnie zaskakuje. A twoje spodnie po prostu wyglądały jakby miały kamo z nasienia twojego zaschniętego. Boże. Jak, spodnie wyglądał jakbym strzelił w nie Kalksztajna. Okakał. Ale ja coś mam. Ej, ja zasadziłem coś jeszcze. Fuj. Dobra, mam sporo mięsa. Co za szmat tutaj wyrzuciłeś? No, strój mój, bo on się... Bo założyłem jakby ten... Tą skórę z tej matki i wtedy zdjął mi się mój strój, więc stwierdziłem, że skóra nie przyda mi się. Ohyda. No. Ohyda. Jeju. Co tu jest? Ej, zobacz. Co jest? Żłob, jest... ten, żłob. Tutaj wychowamy te nasze dzieci. Ej, jest sztuka. Jezu. Gdzie ona jest? Pobiegła tutaj, w tą stronę. Okej, ale ze mnie dobry łowczy. Zaraz, tu są jakieś nasiona, weź je. Nasiona już idę? Pod moimi nogami leżą, ja po prostu niby mam full, ale nie wiem jakie. Ja też mam full. Aha. Ale to nie jest to takie, żeby bejtować ptaki do jakichś tam pułapek? A, no, może. Okej, ja zacznę się, nie mogę się wybudować, takiego przydatnego nam. Ej, mamy tu jeszcze szafkę z lekami. Dobra, naszą? Tak. A nie, znaczy to jest szafka na leki. Ale wiesz co, ja robię drugi ogródek w ogóle. Wiem, że jeszcze pierwszy nie jest zapełniony, ale już tak na przyszłość.
Co, czy tu trzeba mieć? 4 kłody, dobra. Jak coś, to odłożyłem te leki, żebyśmy mieli miejsce na nowe. Coś, bo ja nie widzę bez transferu, zaraz muszę o. to sobie jeszcze zrobić. Co jest? Ubrałem jakiś... Co jest tym drzewem? No, deszcz zaczęła padać, kiepsko. Ej, mam jakąś nową koszulę. O, fu! Jesteś w stanie spojrzeć na mój stream teraz? Ale tak, już poczekaj. Patrzę. To spójrz, co ja mam na ręce. Prawej. Co to jest? To jest skóra tej matki. Ja pierdzielę. Skurwa, i kanał rodny. I macice. Nałożony właśnie. Jako ocieplacz. Ocieplacz? Ohydny ocieplacz. Dobra, ale ohydstwo. Ja nie wiem, stary, czy my powinniśmy trochę wyciąć tego lasu wokół nas, żeby lepiej widzieć nadchodzące niebezpieczeństwo. O, coś się stało. Okay. Wyciąć las, tak? No tak trochę, bo one się chowają między tymi drzewami. Jeżeli teraz wyciąłem na oczy, po prostu. Ale tu jest mega dużo drzew. Nie wiem, jakoś po prostu bym to zutylizował lepiej. No można, ale myślę, że bardziej zależy na... W sensie musimy się skupić na żarciu. Jezu! Czekaj, ja muszę szybko zacząć. Działa wszystko. Jezu, gdzie dorwałeś polską wersję Might and Magic 8? Wydaje mi się, że jak robiłem ten Let's Play, to z Ekstra Klasyki instalowałem, jeszcze miałem płytę. A na Gogu nie ma polskiej wersji? A na Gogu nie ma polskiej, na Gogu trzeba wyrywać spolszczenia, ale nie pamiętam, czy są, czy to nie są tylko napisy, czy coś takiego. Nie wiem, po co... Podróż, jak coś będziesz sklejał, to śmiało wstawię, z chęcią zobaczymy. O, królik jest, czekajcie. Słuchajcie, w ogóle jaskinia jest oczywiście też w planach, to się nie martwcie, że jest inaczej. Może pułapki porobię jakieś? No nie wiem. Myślisz, nieopłacalne są te pułapki, myślisz? No myślę, że trochę stracimy czas, a wyjdzie z tego jeden kawałek mięsa. A jeden kawałek mięsa to jest 1/10 żołądka. O. Dobra, muszę ognisko rozpalić. Myślę, że takie rzeczy jak pułapki, to jak będziemy mieli już na przykład full żarcia i tak dalej. Dobra, mam trochę piórek. O, jest, te ptaki jakieś retardet się zrobiły. No, ten akurat był sprytniejszy ode mnie. Ale ta wioska wygląda biednie. A my tu wykopaliśmy jakiś skarb kiedyś, pamiętam to. Słyszałeś ten skrzek, czy tak, to u mnie tak. W muzyce? Nie, to było coś tutaj. Koszmar. Dobra, mam jeszcze córkę kolejną. Ja jem mięso. Karmić dla ptaków zróbcie. Ale myślisz, że nam teraz jest to potrzebne? Znaczy, no niby te pióra się przydadzą. Jak pióra lecą, to rzeczywiście. Co jest, nie? Co jest? Jak to surowe? Przed chwilą się piekło. Piekliło się. Czekaj, jak się robi... No możemy ten karmnik, może będą się zlatywać. Czekaj, ale jak to się nazywa? Karmnik dla ptaków. Dzięki. Gdzie to jest? Który to jest w chyba w pułapkach. Albo i nie. Rabbit cage, drying track. Dziękuję za hościka, poborcik. Ty, można gdzieś szabki. Ej, wiesz, że ja nie mogę usmażyć mięsa? Nie wiem, o co chodzi. Ale czemu coś... Chyba deszcz kapie przez tratwę. Nie już przestał zrobić mięsa? Tak, i gaśnie mi zanim się zrobi. Da się coś uszczelnić ten dach? Nie wiem. No nie, myślę, że po prostu twórcy jeszcze nie wprowadzili update'a, który by to naprawiał. Słuchaj, czanapy można robić normalnie. O, widziałem dekorację, birdhouse. 4 patyki i 1 lock. Zajebiście. Teraz trzeba chata na drzewie zrobić, nie? Tak. Dobra, teraz to zrobimy, ludzie. Dobra, już przestało padać. Na R? Słowa? Witam, Akira. Shit. Dobra. Idziemy? Coś robić? Czy ja ten domek jeden buduję? Do ptaków. Dobra, ja mam jeden zbudowany nawet. Ciekawe, czy one tu przelatywały. Ty, ale znowu się noc robi chyba. No. Ale pewnie nie możemy iść spać, bo jeszcze jesteśmy niewyspani albo pobudzeni, nie wiem, kurwa, kofeiną. Pobudzeni? Czekaj, tu drugi domek zrobię. Dla ptaszorów. Dobra. A ja przejrzę, co ja mogę zrobić. Mega szybko ten dzień mija. Za szybko. Strasznie szybko. Nic nie zdążymy zrobić, już jest noc, nie? Altana, kamienna ścieżka.
Lino do wspinaczki. Drewniana tarcza, po co? Zbiornik na sok z drzewa. Oj. A czy teraz właśnie co to ten sort z drzewa? Czy to jest potrzebne? Ja to mam w ekwipunku w ogóle. A, w tym sensie, okej. Okay. Można użyć jako materiału rzemieślniczego, ale nie wiadomo dlaczego. Lepkie. Materiał wybuchowy. Na broń, prędkość broni, obrażenia, prędkość broni, obrażenia broń, narzędzie do naprawy. Nie wiem. Zbieram, zęby to są te do tych ulepszeń, pamiętam już. No zębów się robiło jakieś ulepszone broni, nie? Ej, mam cały do kuszy, czaisz? Tak? No, 4. Tak, ale kuszy nie masz, tak? Nie mam kuszy. Okej. Ale mam bełty. Dobra, nie wiem, czy nie musimy znowu iść spać, bo są właśnie... Myślę, że nie damy rady pójść spać. Ale sprawdza to. No, jeszcze tak 3/4 nocy będziemy musieli stać tutaj. Bez sensu. Naprawdę? No. Możemy sprawdzić, zraszować jakąś jaskinię, ale czekaj, to ja na pewno chcę zjeść przed tym. No dobra, możemy. Ugotuję sobie jedno małe mięso. To ja też. Małe mięsko. Malutkie. 2 C. Wrzuciłeś? Zrobiliście już 24 klipy? Tego? Ej, możemy sprawdzić, gdzie jest ta kusza i po prostu pobiec tam. Ale myślisz, że odnajdziemy się w tej mapie? Map jest strasznie jakiś nieczytelny dla mnie. No nie wiem, ale to będzie jakaś przynajmniej coś nowego. Wyśpić się przed jaskiniami, ale jest jakiś powiedzmy... Musimy spać, żeby się udało? Bo też się zastanawiam po prostu, czy... Nie no, czemu? Nie musimy spać. Bo właśnie to nie daje żadnego buffa, nie? No nie. Może uzdrawia, ale mamy na fulla. No, ja też mam na fulla. To co, idziemy? Ale nic nie widać, ja pierdzielę. No, no możemy iść, ale pamiętasz, która jaskinia? Jakakolwiek, czy szukamy tamtej? Nie wiem, znaczy... Mamy tu blisko tą taką zabudowaną, tam gdzie jest ta lina, co w matce tam zrobiliśmy. Ale druga też jest tutaj taka, co się wchodzi przez taką szparę w tym. Chyba to jest lepsza opcja, to mi się wydaje. Dobra, jesteś tu? Jesteś. Jest zimno, mokro, rozpolognisko, słuchaj się, świetnie. Teraz każde wyjście z tego domu takie będzie. No. To jest. Boże, już wrzeszczą. To jest ten słoń chyba. Słoń? Ten orangutan, co namiażdżył drzewo. O nie. Jak on wybiegnie, to ja się zesram, tyle powiem. Jeszcze w nocy, nie? Gdzie tu jest ta jaskinia? Ona gdzieś tutaj była chyba. Chyba tak. Ale my teraz nie... Czekaj, tu jest jakiś... Ja pierdziela. Niszczy to totemy. Jakbym zobaczył taki totem w lesie, to bym chyba uciekł szybciej niż umiem biegać. Dobra, szukaj tego pola. Ale źle biegniemy, wiesz? Bo my na pole idziemy, tak? Dobra. No, na tą jakby polanę taką. To gdzieś w tą stronę będzie, chyba. Myślałem, że idziemy do tej, wiesz, takiej, co trzeba się przyciskać. Tutaj, jestem. A, no dobra, to wchodź. Przejdziemy dołem. I szczurka z tą przybiegła. Kaw1e zasubował, dzięki! Ej, ja zamarzam. Ja już, mi już jest ciepło, jak schodzę. Dzięki za suba. Boże, jakie dyszenie. No. Słyszysz jakby, to? Jakby robili po prostu kardio jakieś życiowe. Tak, matkę zabiliśmy. Dzięki za suba. Ciekawe, czy ona tutaj będzie dole, jakaś inna wersja. Nie, masakra. Z innej rodziny. Nie, to pewnie ta wyszła już. Ale to jak ona się wspija po tej linii? Ale faktycznie to ta durna jaskinia z tymi dziećmi. Chyba najgorsze tak z możliwych jaskiń. O, a jest już coś? No. Ludzie nie słyszą. Ej, ja zamarzam cały czas, muszę zapalić ognisko. Tutaj gdzieś było, tu gdzieś było przy starcie. O tu gdzieś. Ej, na pewno gdzieś tu było ognisko, jestem pewien. Przy tej linie. Tak? Tak, tak. Tutaj jest. Jest? 3 patyki. Ale ognisko. No, totalnie. Ty, ale żeś tutaj dał światła dużo. No, wrzuciłem liścia. Nie jesteś w pochodni zrobić, tylko takiej, która nie zgaśnie po 5 sekundach? No nie wiem, jest ulepszany patyk. Lighter, old gun ammo, końce. Ty, ale ty masz przecież latarkę. Ale ja mam zero baterii, i chyba nie mam jakichś zapasowych. O nie, to są na baterie? No, to jest w ogóle jakaś porażka. Znaczy, no, realistyczna, ale porażka. A, kawus, siema, kawus, elo. Wiem, że suba.
Dobra. Dawaj, spadamy. Po co w sumie rakieta tenisowa? Nie wiem, to chyba było, gdzieś się znalazł po prostu i ty zabrałeś broń. Ja pierdzie, noga tu leży. A tu są to dzieci. Ja pierniczę. No. Ale grubo. Pytanie, gdzie my tak naprawdę idziemy? Najlepsze jest spotkamy jakieś tam słonia albo coś w tym stylu. No nie, w jaskiniach chyba nie. Ale właśnie nie w jaskiniach był jeden taki słoń gdzieś pilnujący wszystkie, a to w ogóle chyba nie ślepa uliczka. Słoni mikster. Aż dał. Nie, to nie będzie ślepa uliczka, to będzie drugie wyjście z tych jaskiń. A to nie będzie właśnie takiego... No właśnie tego? O, dawaj, są walizy. O, no... Oj, ręka poskoczyła. Ja pierdziele, rozwal się. Och, chyta. Noga w walizce. Dobra, taśma. A, tak. Miałeś rację, kurde. Ogarnięty jesteś, ale jakąś benzynę mam. Tak, tak. Ale czemu benzyna? Ty też piła była spalinowa, czy coś? Nie widzę w ogóle jej. A, jest. Zbiornik z paliwem. Można zasieść do piły łańcuchowej. Stary garnek jeszcze mam. Piła, to rzeczywiście była piła. Ej, garnek mam na wodę, więc jak chcesz, to można po prostu wyjąć go. Okej, okay. Ale masz tam wodę jakąś, czy też po prostu... Nie, no super? Na deszczówkę, tam trzeba chyba stać po prostu i się nalewa. Aha. Z tym garnkiem okay. Na deszczu. Smutno. I co, nic więcej tu nie ma? Nie, no teraz jest, są tu jakieś drogi, bo ja pamiętam, że my tutaj z jaskini doszliśmy raz, tak po prostu za jakiś inny jaskini zupełnie. No właśnie. Chyba teraz dobrze idziemy do jakiegoś głębszego kompleksu. Ja pierniczę, ile tych ciał tu jest. No. Laptop. Rozwalił ci kurs. Nienawidzę technologii. Za dużo nóg tutaj leży. No właśnie, czemu te nogi są? To, nie w ogóle zero rąk, nie? Karpowane matki tutaj były. Rodzicielki. Dobra, idziemy pod górę teraz. Tylko najgorsze jest to, że ty nie masz tych czekanów i tych innych pierdół, to nie przejdziemy przez te różne, wiesz, przez te różne pierdoły. Przez te różne... O Jezu, sorry. Uderzył. Zdzielił po plecach. Ale coś się w ogóle jakoś przetoczyło dziwnie. Czaisz, że dopiero weszliśmy do tych jaskiń, ja już jestem na połowę głodny. Ja też samo. A przed wyjściem na tej tratwie jadłem do maksa. Ja też samo. O, to jest ognisko jakiś nasz kolejny chyba. No. Tam coś niebieskiego tam świeci. Może wyjść na zewnątrz. Chyba tak. Tak? No. Teraz mi się zabiło. Albo jednak nie. Wstać, co tu się dzieje? Ale co to jest? Myślisz, że my stąd wyjdziemy? Na pewno. Ale tu jakaś głowa się świeci, ja pierniczę czaszka. Jezu, przestań te dźwięki wydawać. Ej, tutaj były te potwory, pamiętasz? Zobacz, ile tu jest tego mięsa. Tak. Tylko nie zahacz tych zębów, bo one słyszą to. Słyszą palce. Słyszą nasze skrzypiące kolano. My tu byliśmy na pewno, tylko pytanie jest, co my właśnie musimy zrobić teraz? Jak fabularnie to wygląda? Nie wiem, coś słyszę, coś głośnego. Woda jakaś. Rumień. Nie wiem, czy dobrze idę. Nie wiem, co to było idę. Staram się zapamiętać trasę, ale już jestem pewien, że tak pewnie znajdziemy tego wyjścia. Jest lina. Okej. Znowu jesteś już od ciebie jakiś. Jakim cudem? O, to nie. Dobra, słychać. Chciałeś przed nami czy za nami? To chyba z boku. Z boku? Ej, tu coś leży. Uważaj, tutaj będą. Na stówę tutaj będą, one już krzyczą. Myślisz, że to one? No nie wiem. Ale złapałem, o, mam jakąś notatkę. A jealous god punishes a parent's fault on their children. Ale tu są leki, jakbyś jeszcze nie miał fulla leków, to są leki jakieś. Mam mapę. Mapę masz? No, zobacz. Tych jaskiń? Tak, ale ona się chyba odkrywa dopiero jak my idziemy. Aha, ale to też się przyda. Przydatne, no. A ty też mam mapę. Jak to? Zajebiście. O matko, wybebeszony.
A i znaliśmy jakiegoś pasażera, co tu się dzieje? Choć jest alkohol, można robić nowe te. Mołotowy? No, nowe mołotowy. A myślę, że to chyba nasza najbardziej przydatna broń. Weź pozbieraj te leki tutaj, jak ja możesz. Ja już mam full, chyba wszystkiego. A już trochę wody tutaj zebrałem. Ja porobię mołotowy. Coś biegnie? Nie wiem, słyszę, że coś jęczy, ale... Co to jest i gdzie to jest dobre pytanie. Poczekaj, Bobru, na mnie, bo ja się boję, jak mnie zostawiasz. Już jestem, jestem przy tobie. Dobra. Ale tu musi jebać w tych jaskiniach. No, tu musi taka ohydna stara spiżarnia. A i to jest w ogóle wyjście na rurę jakieś. Tak? To jest chyba wyjście w ogóle ze skini, tak mi się wydaje. No, chyba tak, ale to dobra. To chodźmy dalej, zobaczmy czy jest. Ja, mamy coś na mapie tej już? Tak, mamy coś. Jakieś mam taki w prawym dolnym rogu jest zaznaczone. No, to po prostu tutaj to wejście. Czyli nie ma tutaj chyba już nic więcej. A tutaj nie ma przejścia? Ale mieliśmy jeszcze inny korytarz, wiesz? Tak, było coś wcześniej. Nie, no, bo coś musiało wydawać te dźwięki, nie? Ale w końcu mamy mapę. A tu jest to... A, okej, nieważne. Usiedź mi na mordzie, książę. Zrób ulepszoną dzidę, ma spoko zasięg, ale chyba mam ją. Słaba dzida. Podobno jesteś głodny. Witam w kolekcji, raczej w zabójczej grze. Jem szyszki. Masz tego, jem szyszki. Kości i materiały. Gdzie się kości zbiera? Gdzie leżą kości? Kości, a to nie jest tak, że trzeba mutanta zabić, kanibala i z niego wpada ileś tam kości? To nie mogę. Dobra, muszę coś zjeść. Ja też muszę coś zjeść. Dobra, ja już mam fulla. Dawaj, idziemy. Dobra. No przydałby się jednego typa odstrzelić, bo byłyby jakieś kości z niego i zęby. Jak będą te lamusy, to można na ludzi bić. Dobrze, że będzie ten mocniejszy jakiś. Typo. Tu jest jakieś pioruny na suficie, widzisz to? Magiczna bariera. A tu jakiś wodospad jest mały. Ej, a tu nie byliśmy? Nie, no byliśmy. Tutaj? Nie, to stąd przyszliśmy. Na pewno tu było. Ale tu jest jeszcze jedno przejście. I nie wiem gdzie, jakby na lewo, spójrz na mapie. Daj, patrzę. Gdzie? Ej, bo moja postać gdzieś dawno została. Ty nietoperze. Dobra, widzę. Nietoperze. To gdzieś tutaj? Nade mną. Bez cheatu. Co ja im zrobiłem? Dawaj, póki śpią. Bo one potem biją nas? Nie, ale pewnie mięso jest z nich. Chyba nie ma, stary. Ale wpadają. Boże, ale chamstwo. To się pocieszyłem. Echolokacja wam nie pomogła. My neighbor Stuleja, witamy w zabójczydzierce. Byliśmy tutaj czy nie, Bobru? Tutaj na pewno, czekaj. A mapa co się pokazuje? Nie, no szliśmy tędy. Tędy szliśmy? Mhm. Dobra, czyli musimy zawrócić. Musimy iść. A jesteś pewien, że ten szliśmy? No. O, tu musimy iść. Za mną. Za mną? O, tutaj, tu. Zobacz. Okej, okay, dobra. Dobra to. Co to? Jakieś zdjęcie. Mam nadzieję, że nadzie. Zdjęcie pindola dziecka. Tego, co szukamy. Jesteśmy już blisko. Proszę, najgorzej. Idę z tobą. Witam na czacie, moi kochani. No dalej to nie jest tu. To jakby tutaj. Idziesz za mną? Tak, jestem już teraz przed tobą. Czy my tutaj przyszliśmy, stary, na pewno? Nie, drugą stronę przyszliśmy. Ja widzę chyba na mapie. Wow, ale usłyszałem tego nietoperca. No. O Boże! Co to było? Nie wiem, stary. Byliśmy tu czy nie? O, ja pierdolę, co to jest? Co to jest za miejsce? Jezu, łapa. To nogi, ja myślałem, że to coś stoi. Ty, tu jakieś są przekąski. Ty, co, ja już kulę mam w ręce. Ja też. Nie ryj odczepić, dobra, już odczepiłem. Jakiś blud. Co ja znalazłem? Nie była jakaś część zabawki, coś takiego? Ja już mam broken toy chyba. Broken toy, tak? No. Dobra, biegniemy dalej. Idziesz za mną? Idziesz, dobra.
Tu jest jakiś most? Ej, coś mosty są. Mostowianki. O! Słyszy coś? Uważaj, bądź ostrożny. Ode mną czy za mną? Nie, na pewno przed tobą, za tobą pewnie już było wszystko, znaczy jest sprawdzone. Wszystko za tobą było. Wszystko już przeżyłeś. Coś mnie tu. Idzie! Uważaj! Ej, trzech jest, cofaj się! Uciekaj, Bobru! Uciekaj! Uciekaj, niech... Musimy pojedynczo. Dawaj tam, gdzie się kłóca. Dobra, dobra, idę tam. Ale nie wiem, czy one za mnie bierną, wiesz, one chyba za mnie bierną. O, tutaj można byłoby pojedynczo ich bić. Ale oni chyba za mnie bierną. Ale trójka ich tam była. Trochę dużo. A ja muszę się napić. Bo mi picia brakuje. Nie da się gdzieś, kurde, nie wiem, manierki zrobić na wodę, ludzie? Lakier do włosów? Używać zapalniczką? Da, fuck, tak? Yes! Możesz zrobić miotaczornia? No, dawaj! Dawaj, ja chcę zobaczyć, jak to, jak ich palisz. O kurwa, patrzcie na to. To moje ostatnie słowa. Ostatnia wieczerza. Bobru? Jestem za tobą. To jest odnoga? Tak. Jest, stoi, 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 stoi. O! O kurwa, spaliłem cię, przepraszam. Ej, zęby mu wypadły chyba. Co? Ty masz w ogóle cały ten aparat oddechowy? Tak? Na plecach. Za tobą! Cofnij się! Ja pierdzielę, biję mocno. Łysiak! Znowu płoniesz! Jestem gotowy. Jestem gotowy, żeby przyjąć ogień. Ej, zajebiście. Poradziliśmy sobie. Ja muszę się uleczyć. Ja pierdzielę. Da się coś z nim zrobić? Dawaj, ja muszę ich kości. Ty, i zęby. Zostaw go. Biorę go ze sobą. No dobra, tego weź. Moja zdobycz. A pamiętam, jak się kości robiło i się wypalało to mięso, pamiętasz, w ognisku? Tak, 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 było coś takiego. Dwa razy skóry jelenia i liny można zrobić taki worek na wodę. Okej, okay. To jelenia trzeba było najpierw polować. No. A to jest bardzo trudne. Znaczy, ja upływam, jak odpalałem wierkę taką osobie, to jest, to gdzie jest ta woda. Noga? To tu jest w ogóle do przypłynięcia pod wodą. Strefa. No to fajnie, że ty masz aparat, a ja nie mam. Kiepsko. Kiepsko, guys. Ale serio? Taka woda głęboka? No nie wiem, właśnie zaraz muszę zobaczyć, ale wygląda... głęboko. Da się ich pociąć jeszcze bardziej? Da się. Oni mówią, że można całego w ognisko, ale nie wiem, czy nam się chce rozpalać ognisko tutaj. Da się, ja pierdzielę. Dobra. Są nogi. Ale mało światła daje to. No. Zapalniczka, naprawdę. Mało, mało. Wstydziłbym się. Ale ta pochodnia w zasadzie w moment... schodzi. Schodzi, no. Słyszę wodospad. Ja też. Ty, co tu się dzieje? Tu jest zalana jaskinia. Pójdziemy tędy? Czekaj, nie zobaczę na mapie. Kurwa. Trzeba wyjść. No, jest jakby... Co to jest na dole? Chodź bokiem. Dobra, dobra, idę z tobą. Profesjonalne serce z bok. Teraz jesteśmy znani. Oh yeah. No dobra, trzeba chyba na wprost. O, gdzie stalagnaty? Ktoś kicha. Imponujące formacje skalne. Też tak chuj wie, co widzisz? Bo ej, ja szacun, naprawdę... jak on płynie w ogóle z tą... Wiesz co, no widzę trochę. Tak mało widzę, że naprawdę aż mi się nie da wyrobić. To musisz podjaśnić w grze. Da się podjaśnić? Ej, ja to zrobię chyba. Display? Ja widzę całkiem nieźle. O, tutaj. Tutaj jest jakaś... Ty, ale nic tu nie ma chyba w tej jaskini. No, słuchajcie, dałem prawie na pula i... super dużo to nie dało.
No, ja nie wiem, czy coś tu jest. I ale się też... nie odkrywa mapa. Nie odkrywa? No nie. Jeszcze raz zrobię rundkę. No ja też tu nic nie widzę. Może da się tutaj, nie wiem, zatonąć. O. Jestem w ogóle jakby poza mapą teraz. Ja już ci mówię, jak u mnie to wygląda. Nie, no ja jestem na mapie. Ale trzęsę się całe. Czemu? To jest zimna. No nie. God damn it, co tu zrobić? No normalnie jestem poza mapą. Wiesz co, tu chyba nic nie ma. Nie, no ja nie widzę tej drogi dalszej. Chyba, że trzeba zanurkować i jest jakiś kanał tutaj, ale... Ja nie widziałem nic pod wodą, bo schodziłem na chwilę. Szkoda, że ta latarka nie działa. No. I może tutaj? Ale z drugiej strony mi coś świeci pod wodą. Ja mam sprzęt do nurkowania, ludzie, tylko nie słyszałem, gdzie dokładnie to można wykorzystać. No pewnie pod wodą. Coś tu może być. Weź zanuruj. Ale tutaj chyba nie ma żadnej strefy do drukowania w tym miejscu. Chyba nie ma. Ja muszę ogień rozpalić, bo ja jestem jakiś oziębły. A tu jest chyba dalsza część tej jaskini. Oh my god, stary. Jest coś tu jeszcze? Czy spójrz, jestem... jaka tu jest studnia głęboka pode mną. No, co ty dajesz? No. O, to tam powinno się zanurkować grubo. No to dawaj. Nurkować mam? No, ty masz sprzęt chociaż. No mam. Może zaraz sprawdź. Zjem sobie, przygotuję się na to. Tak, tu jest dalsza część jaskini jak coś. Dobra, i to się kameruje. Dobra, czyli muszę nałożyć ten sprzęt pewnie. Gdzie to jest? To jest to? Masz go na plecach ogólnie. Może ja już jestem gotowy na to. Sprawdź, czy ci nie schodzi. O kurna. Chodzi, ale bardzo powoli. Jak tu jest głęboko, stary? Ja pierdzielę. Jesteś moim pierwszym chłopakiem w starter pack. Ty tu nic nie macha na dole. No nie wiem, sprawdź, może coś będzie. Okej? Nie, jest coś? Kamienie są? Co to ma znaczyć? Ty, tu nie ma żadnego przejścia, chyba, czekaj. Coś Kat, musi być. Coś? Nie, to jest po prostu studnia. Nic... Ty... Jak się wypływa? Dobra. W górę. Czekajcie. Ty, no nie widzę tutaj nic. Absolutnie. Zrób rundkę wokół ścian. No właśnie, patrzę na każdy ścian, bo ja mam jakąś latarkę w ogóle podwodną. Ale nic nie widzę, są same kamienie. Czekaj. Serio? Będę patrzył, bo może gdzieś jest w pewnym momencie odskok. Jestem spelunkologiem. Nie wiem, jak to się nazywa. Osoba, która bierć. Nic tu nie ma, stary. Spelunki. No dobra. Muszę się oczać do tornistra z powrotem. Ja pierdzielę, jak mi zimno. O kurna, poczułem to aż. Gdzie było tornistro moje? Nie wiem, ale... To no było. Śmiało tornistro, ja bym się tam oczał. O tutaj, dobra, widzę. Czekaj. Fytyfy. Wiesz co znalazłem? Znalazłem kolejny lakier. Mógłbyś ty mieć teraz ten podpalacz. Ja, ale ja mam lakier już. Tak? Ja mam. Nie wiem skąd, teraz zauważyłem wszystkiego w punku. Ja mogę zdjąć teraz ten Anequip? Dobra, mogę. Debriefer, dobra. Zajebiście. Jakie ochydztwo. Dobra, ja jestem... O! Co? Podpaliłem się. Dawaj do wody! Szybko. Ej, tutaj miałeś tą studnię przecież. Nie chcę skakiwać już. Ja, ale tam naprawdę nic nie było. Absolutnie nic. Szukamy dokładnie. Dobra, to dalej. Patrz, tu jest jeszcze... No, chodźmy dalej, no. Okej, tutaj? Tutaj nic nie było na końcu. A tu? No właśnie, się... tutaj nic nie ma. A, tu nic nie ma, tak? Załóg. Spray tylko. Bo ten latier znowu jest, okej. No. Spray do ciebie. Chodźmy wzdłuż ścian, to się nie zgubimy. Ludzie, w ogóle miałem taką przygodę w Terrarii. Myślałem, że cały save poszedł z tej serii stuodcinkowej, kurna, w dupę, bo chciałem zaplitować sobie moda i po prostu miałem takie przygody z tym. Całe szczęście działa już wszystko, ale nie polecam. A co się stało? Słuchaj, zaupdate'owałem, bo nie miałem jednej funkcji jakby w modzie. Nie miałem jakby jednego biomu w Terrarii wygenerowanego. No to mówili mi ludzie, żebym sobie zaupdate'ował. No to update'uję. Odpalam grę, niby wszystko działa, ale patrzę. Niektóre itemy mają taki znak zapytania zamiast stronki. I nie nazywają się tak, jak item się powinien nazywać, tylko nazywają się przed example item. No i tak już ze strony myślę, kurwa, coś się zepsuło. No to zacząłem coś tam jeszcze kombinować, update'ować inne rzeczy. Nagle patrzę, mapy się nie ładują kompletnie. Myślę, ja pierdolę, koniec. Tyle budowania, tyle wszystkiego poszło marne.
No i zacząłem jakieś tam backupy przywoływać stare i tak dalej. Ogólnie się okazało po prostu, że mod pozmieniał receptury na niektóre przedmioty, niektórych tam po prostu nie ma. I musiałem od nowa je budować, ale miałem takie 2 godziny maksymalnego stresu, że będę musiał od nowa cały świat przebudowywać. Straszne. Spelunkiem to jest eksplorowanie jaskiń, właśnie. Ale jak się nazywa? Osoba odpowiedzialna za... To jest jakaś nazwa? Jak? Paleologia? Paleologia? Jakoś tak to się nazywa, chyba. Ale co? Mówisz chodzenie po jaskiniach? Tak, że to są tacy ludzie, co nurkują w tych jaskiniach podwodnych. I również w jaskiniach. Ty, ja myślę, że my wracamy tutaj. A na mapie to pokazuje? No chyba, że wracamy. Okej. Bo już tu byliśmy. Tak, byliśmy tu? Tak, byliśmy tu. Poczekaj, to wróćmy się tutaj jeszcze raz. Więc nie wiem, czy idziemy tam, gdzie była ta woda. Czy spadamy stąd? Speleologia, dobra. Chodź, zrobimy przerwę. Dobra. Już ja parę, w sumie półtorej godziny. Grotołas, no to też pasuje w sumie. Grotołas chyba nawet przyjemnie. Czy my tu jesteśmy bezpieczni, bo ja będę chciał siusiu zrobić sobie pewnie. No, myślę, że tak, akurat na rozdrożach. Ludzie, bolsaciki i brody na czacie, prosimy. I my jutro do was wracamy. Tak jest, puszczamy reklamę i za chwilę wracamy po 3 minutkach. Znaczy ja też znikam na chwilkę. I dobra. Widzimy się dosłownie za momencik. Boją. Szanowni dalej, o Jezu, okej, okay. Jesteśmy ludzie. Słuchajcie, musimy szpilnować teraz naszego przyjaciela. Słuchajcie, muszę OBS jeszcze mieć pod ręką. Obelusie na Teuta Tessa stań się znowu Obelixem. Nie ma PvP w tej grze, prawda? Nie ma. Nie ma na stubę. Możemy coś zrobić ciekawego, śmiesznego, zabawnego. What? Restores energy? Jak to działa? A żadnej kasety nie mamy. Ja pierdzielę, ale cios. Oh. Yeah.
ale ścisłe. Babro, co ty robisz? Stary, straciłeś jakieś HP z ciekawości? Nie wiem. Stary, tak się uderzyłem komulcem, żebym uderzył tak ktoś, prosił, że ci to bym go zabił na miejscu chyba. Nie, nie straciłem. Okej. Okay. Strasznie wyglądałeś, to był taki głuchy dźwięk. O, świetnie, popsute mięso, akurat miałem na tą wyprawę, czaisz? Świetnie. Kurwa, zepsuło się po prostu w północy. Niedobrze, brakuje mi żarcia. Not good. Ale co, nie można to zjeść? Stary, ja nie wiem, czy zamiast chęć to zjem. Może nogę? Może nogę. Spójrz, jak ją trzymam. Ochyd... Jak ona jest duża! Okej, ja mam coś takiego. Nie mam takich dużych rzeczy. W tym punku. Poleci paletku tenisową. O kurde, paletka. Palermo. Palermo. Co to za PvP? Ale życie na mnie schodzi, to najważniejsze. Myślę, byśmy się bez tego zabili jakoś. Dobra, biorę topór. Czy to noże matki? Patrz, dodatkowa ręka. O! Ręka rękę myje. Dobra, chodź, zrobimy ognisko. Ognisko? A co dla ciebie, bo coś musisz ugotować? No, te nogi ugotuję. A masz liście i tak dalej? Bo ja przed chwilą jedno robiłem, to jakbyś ty teraz robił, to może by się jakoś lepiej wyrównało. Dobra. Z czego się robiło? Z drewna? Drewno i liście chyba, czy patyki i liście. Jak to mi się ludzie podoba? Strumek? Oba czaty? Jak się bawicie? Buduję to. Mi tak. W sensie mi się podoba. Płonie. Ja mogę coś ugotować tutaj? Dawaj, Jezu. Nasz obiad. Jezu, te kości. Najgorzej. Jak to mięso od przysłowiowej kości. Ale ohyda. No. Odrażające. Wyłamane po prostu. Właśnie, ej, przybrałeś się, jeszcze masz tą rękę teraz śmieszną. No. Wyglądasz teraz, jakbyś pracował w prosnicy. Kościej. Czy tam nie mówił w pracy? Zjadłem tu nogę, stary, chyba. Dawaj, jemy. Ohyda. Żarcie na Woodstocku. Które wszystkie skóry mi zeszły z tych jaszczurek. Dobra, najadłam się, zajebiście. Ja też. Stało się coś. Podoba mi się ta dieta. Paleo dieta. Paleo dieta. Jedźmy z Crane Bite, to będzie psycha siadać. Oj. Chyba tutaj wygląda siadnięta psycha. Czy coś się pojawia? Mi już siadło. Już siadło parę lat temu. No. No dobra, spadamy, co? No, dalej idziemy. Tutaj chyba nie byliśmy, nie? Czekaj, zobaczę, co z kością można zrobić. Pancerz z kości, ulepszona dzida. O! Kurde, masz jedną kość? Ja mam, a czyli tacę. Masz tacę tą? Tak. A czy ja też mam tacę, poczekaj. Dobra. Konradzie, podano do stołu. Gdzie jesteś? No nie ruszaj się. Kość! Podał kość. Trzy kości. Schować jakoś tu tacę? Nie, już musisz ją nosić. No zawsze. Trzy kości, dwie szmaty i dzida. Dwie szmaty. Bon arrows. O, może dobra, mam dzidę. O, ktoś wszedł. A tych kości strasznie dużo trzeba na tą dzidę. Ale no może trzy. Nie, dobra. W tym nie ma polskiej wersji przypadkiem, mamy dram... A rzeczywiście, dram na angielski. Ale wiecie co? Taka podstawa. Nie, ja mam po polsku. Serio? No. Ale co, słuchajcie, głupie tłumaczenia. Ostatnio grałem w RPGa, wyszedł nie, niedawno. Nie, chyba spoko są. I ludzie przetłumaczyli słowo plecy na wróć. W sensie słowo back. Bo back to jest matko. Wróć, ale także plecy. I po prostu... Świetnie, brzmi jak moje streamy. Wróć? Dobra, chyba wracamy. Chyba plecy. Teraz dobrze idziemy? Chyba no teraz wracamy, więc myślę, że spoko. Tu... Znaczy, bo my wychodzimy stąd. Czekaj, tu byliśmy? Tak, byliśmy tu. To jest ta duża komora będzie z matką? Co była matka i dzieci? Nie, dużo? Nie, to jest właśnie chyba ta inna komora. Okay. Tak, pamiętasz, wyszliśmy tutaj. To było to ognisko.
Naprawdę? Ej, no to wszystko w zasadzie. Ty masz mapę też odkrytą, czy nie? Tak, i czy już ci mówię. Ty, ale tutaj, a tutaj nie ma przejścia, przez które jeszcze nie przechodziliśmy, o tu. Popatrz sobie. Bo ja na przykład na mapie mam, że to... O tu, tu, tu. No i czas, żebyśmy przechodzili przez taką szczelinę. Nie no, szliśmy. Serio? Tak. Szliśmy okay, tutaj. To gdzie tutaj dojdziemy? No, wow. Tutaj wrócimy. To jest sam początek, tak? Tak. Wrócimy do tej komnaty z tą matką. Wiesz co, no można na pewno odkryć mapę, ale pytanie jest właśnie, gdzie dalej pójść, żeby jakiś progres zrobić. Może musimy znaleźć na wyspie kompletnie inne wejście. No, możliwe. Dobra, to możemy wyjść. Tak, czy te stopy wszystkie? O, inne wziąłem. No tu już jest komnata z tymi dziećmi. Komnata dzieci. Stopy są w ogóle jakieś... Stopy dzieci. Stopy dzieci. Dobra, wychodzę stąd? Dobra, spadamy stąd. Ale ta mapa to jest duże udogodnienie tak naprawdę. No, pewnie, że tak. Nawet szybko ją znaleźliśmy. No. Czy ona się jest po prostu przy każdym jakby wejściu, czy mieliśmy mega farta? No nie wiem, czy to jest losowo zrobione. Zastanawiam się właśnie. No, gdyby mnie poszły. Ej, nie dało się wziąć tego laptopa. Dało się go tylko rozpieprzyć i wziąć tak. Ten dysk z niego. Po co są właśnie te matryce wszystkie, które zdobywamy? Jest noc chyba. Cool. One nie były do jakichś bomb? Nie mam pojęcia, nie wiem czy ktokolwiek używałem ich. Spróbuj się przespać może? Dobra. Waran. Waran z Komodo. Jeszcze da się zrobić z tym ogródkiem? Zasieć gdzieś ziarnej pewności? Nie wiem, ja te ogródkę trochę nie ogarniam, jeżeli mam szczerze. Ale coś raz zrobiliśmy i wyrosły jakieś tam poziomki z tego. O kurde, pod tratwarz wskoczyłem. Tratwa. Taki jump. Okej, tak, można. To zapiszę na początek. Dobra. Lecz save it. Każdy lepszy rozpisze zawsze w różnych lokacjach. Okej. Okay. Muszę się napić. Czekaj. W tych samych lokacjach, ale w różne lokacje z lepszymi przedmiotami. I coś tu leży do jedzenia. Tak? Może ci spalone mięcho, wiesz? No. Weź sobie zjedz. Dobra. Nie było to najmądrzejsze, ale okej. Ale ta woda jest rzeczywiście też zatruta, bo mi trochę HP zabiera, jak wiem. Tak? I robię takie... Tak słabo rozbudowana baza? Jesteśmy naturystami i cenimy sobie naturalność i mało rozbudowaną bazę. Nie chcemy męczyć matki natury. Dlatego nie używamy nawilżenia podczas naszych stosunków. A jedyne prezerwatywy i inne rzeczy to z żołądka węża. Warana. Z żona warana robimy sobie antykoncepcję. Dokładnie. Nie martwimy się o to, bo jesteśmy mężczyznami. Nie martwimy się o zajście w ciążę. Ale tu jest dużo trójków. Dobra, co, szukamy jakiejś jaskini? Tak, znajdźmy jakąś inną jaskinię. Jak jestem głodny po tym spaniu, to jest po prostu niesamowite. W ogóle nie warto spać. A chuj spać, już można grać. Okej. Okay. Jakby te trójki dały się jakoś zapędzić, no ale nie jest to proste. Są mega szybkie. To jest w ogóle ta plaża, gdzie gdzieś spróbowaliśmy. Tak. Tego rekina. Ładnie. Może coś tu będzie, jakieś rzeczy? O, jest jakiś alkohol. Jakieś baterie. O, baterię znalazłem. Tak? No. O, proszę. Ja dużo szmat znalazłem, ten mołotowy kolejny probić. Ooo, shit! Dobra, daj go again! Nie wiem, w tą stronę sprawdzamy idziemy? Ten jacht, czy darujemy sobie? To na tym jachcie niby wszystko przeszukaliśmy, tylko pytanie, czy się coś porozpiło, bo tam było chyba jakieś fajne rzeczy dosyć. To chodź, zobaczymy, skoro dobra. Już tu jesteśmy. Dobra. Pamiętasz, jak te ogniska próbowaliśmy tutaj zrobić? Tak, pamiętam to. To było strasznie w ogóle. Ktoś mnie pcha. Uja, co tu się dzieje? Nie musisz powtarzać. Jezu, jak ja szybko pływam. Szybko pływam jak na głodnego człowieka. Pod wodą pływam szybciej niż na zewnątrz. Ja myślę, robię głodny, jak patrzę na to wszystko, co oni jedzą.
Ja zjadłem odrobinę chipsów. Zamiar ruszyć dziś bardziej z fabułą. Znaczy to zależy, bo nie wiem dokładnie co mamy zrobić tak konkretnie. Znaczy wiemy, że musimy coś zrobić w jaskiniach, ale co konkretnie to nie wiemy. Słuchajcie, patrzcie, to jest nimi raczej na taką przygodę. Ale gdzie dwóch panów daje wam... O, bez ciutu, to jest lornictwo nasze stare. Tak, tak. Ale gdzie dwóch panów daje wam po prostu... Niezapomniane wrażenia. Tak. O, ej, to... zobacz, Bobru, tego nie było. Co? Zobacz, tu jest jakby czytnik jakichś kart. A czyli, ja mam jakąś kartę, poczekaj. Ale nie mogę jej przeczytać. Ale tu nie było przypadkiem tej sypialni, gdzie tam jakiś trup leżał? No to tutaj. Czemu zrobili starą aferę? Ej, ale wstał już. Wstał i zamknął drzwi, zamontował zamek. Tak, okay, wkurwiają mnie ci. Nie masz nic, tak? Tutaj. Czekaj, bo robię sobie młotowy. Znaczy, ja będę w stanie ich zrobić. Jezu, ale syf zlewia. Dobra, mam młotowów bardzo dużo. Pokaż mapę. Mapa teraz działa... Ej, bez cheatu, ty, mapa działa teraz też. O, no, idź na zewnątrz. Wiesz co mnie rozpierdala całkowicie, stary? Ta malutka lampeczka duże mapy, która zawsze oświetli ci drogę. Tak. Taka bezpieczna. Ja wypływam stąd. Spadamy stąd, szukajmy wejścia. O, ale tu jest przynajmniej ten, jest nasz pojazd, stoi jak tak. Na deszcz. Tak, bez kitu. O, i chyba suszarka. Ja sam, bo jestem głodny, o co chodzi? Zaraz wam pokażę jeszcze raz mapę, ludzie. Dobra, czekajcie, jest żółw. Zabili mi żółwia. To jest, on jest nieśmiertelny? Ty, co się dzieje z tym? Dobra, mam go. What? Co? Co to jest? A on stary, jest jakiś naprawdę nieśmiertelny. Widzisz co mam w ręce? O! Sam to. O, co jest? Co ja z tym zwykłem mogę zrobić? Patrzcie, już wam pokazuję mapę. Jesteśmy na samym dole mapy jakby. Tak to wygląda przynajmniej u mnie. Jak się rzuca tym żółwiem? Gdzie? Chyba, ale czy gdzie się opuszcza? Czy da się rzucić teraz do przodu? To nie jestem pewien. Patrz, widzisz? To twój mąż. Spójrz na niego. Jest. Straszne! Psychopata. No. O Boże! Zajebali. Smutne to było. Da się tylko upuścić. To głowę opuścił. Psychopata. No. Dobra, choć póki jest dzień, poszukam tą wyspę i znajdziemy jakieś inne wyjście może do tych jaskiń. Dobra. Jedna bestia mniej. O tak. Jedna bestia mniej. O tak. Wiecie, ja trochę patyków zbiorę sobie. Ale mam full, dobra. Oj. Da się założyć tę żółwia skorupę na plecy? A to było zajebiste. No, trochę jak ten, jak genialny żółw w Dragon Ballu. Tak. Otóż to. W dolnym rogu mapy na zachód od jachtu jest rozbity statek, przez który się wchodzi do jaskini z kuszą. Okej? Na zachód od jachtu? Na zachód, to dobrze idziemy. Idziemy na zachód teraz. Tak? Czekajcie, na dolnym? Tak. W lewym dolnym. Nie. A teraz tu jest południe. Bo my jesteśmy teraz na południu. Czyli tu jest zachód. Okej, gdzie ty jesteś? Ubiłem trochę z tobą. Czekaj. O. A tu jesteś, dobra, widzę się. Jestem z tobą. Próbuję złapać dokładnie zachód. Według mnie teraz dobrze idziemy. W sensie to jest mniej więcej właśnie w tą stronę. W tym kierunku, no. Dobra. Jakiś statek, tak? Tak, jakiś ruina statku i tam się chodzi do jaskini i tam można znaleźć kuszę. Ej, tam jest jakiś statek. Gdzie? Jakby na wyspie. Może to o to chodzi właśnie. Ale mi się wydaje, że to powinno się... Tu jest ten namiot. Mogą jakieś rzeczy być. Ja jeszcze się rozejrzę, że to jest klifu. Bo tam widzę jakieś daleko bardzo... jakąś łódkę bardziej niż statek, bym powiedział. No właśnie. I jest kotwica. Okej, a tu rozejrzę się z klifu jakby. Ej, mam dużo mięsa z żółwia. Tak? Masz no. Mięso z niego? Chyba zrobię ognisko. Okej, ja muszę się właśnie najeść, tak a propos. Dobra, najadłem się, to zajebiście. No tutaj nic nie ma więcej. Dobra, idę do ciebie.
Czas na posiłek. Miejsce Bobry opowiadał historię ze studiów o Szemalach. No, to było tam, ludzie. E-mail. Nie zapomnę tej historii. Jak chcesz, to zrób sobie jedzenie. Idę. Zupa żółwiowa. No, nie wiem. Czeroś takie rzeczy je? Lubię. Bobru, się. Łap! O, kurna! Ale wiotnął. No. Wiotnął jak jakaś balista. Okej. Okay. Muszę ugotować, a to jest takie duże mięso jakieś. Jak rzuca zajebiście. Kotwica, nice. A coś z kotwicy można zrobić, ludzie? Ciekawego? Nie wiem. Na przykład powstańczą kotwicę na ramieniu? Wolna Polska. O! Co jest? Grane. Przebił mnie. Gdzie to jest? Zjadłem. Spożyłem. Ol. Ol, zniknęło w tobie. Ej, jest ptak. Ej. A ja też mam jakiś garnek. To już mam podniesiony nawet. Kurwa. To jest punkt odniesienia, okej. Okay. No tak, patrzcie, jesteśmy teraz tutaj. To jeszcze musimy iść dalej w tę stronę. O, oh, fuck. Chyba, że chodzi rzeczywiście o tamto, co jest przed nami na horyzoncie. Ale wątpię. Kimka Sideforce. Powiedzmy sobie zmniejszyć ustawienie wody na najniższe, bo lepiej widać pod wodą, jak się nurkuje. Okej, okay, a ja mam jakieś wyższe, rapids. Water. Ocean quality, low. Flat, okej, okay, flat. Chyba o to chodzi. Ej, można nalać wodę do garnka. Wiecie? Serio? Da się? Teraz będzie dało się ją jakby nosić, pić. Właśnie nie wiem gdzie. A może morskiej nie można? Możliwe bardzo. Patrzcie, ryby. Ugotuję powietrze. You can be entered by swimming into the wreck of an old ship and swimming down into a cave entrance found in a hole of the ship's hull. To chyba nie jest to garto, nie? Ej, Bobru, zjadłeś coś, czy nie? Tak. Bo niechcący mięso wrzuciłem. Okej, okay, idę w twoją stronę. Ale w garnku tym razem jest robione. A to może już mógł podnieść jakoś fajnie. Ale już nie jestem najedzony właśnie. O! Ja coś dołożyłem chyba. Kurwa. Ale posiłek zero warzyw. Ty, to można w ogóle w tym garnku robić te rośliny jakby. Patrz. Tak? Zdążyłem ci kwiaty, zupa z tego wyjdzie. Bulion. To niezły bulion. Bulion to nawet nie jest on. Bo wygląda póki co odrażająco. Ale czemu tak długo dochodzi? Za mało wody może, nie wiem. Nie zgasiłeś się, durniu! Co, dalej płonę? No! Ej, można jeść to już. O kurwa, garnek się wywalił. Elo. Pożyłem. Ej, czemu wszystko zjadłeś? Skurwysynu! Podobno jej byłeś głodny. Zjadł wszystko. Najgorszej. Dobra, chodźmy stąd. O, napój. Ej, najadłem się tym napojem w ogóle. Tak. Dobra, chodźmy stąd. Ptaka upoluje. Czemu on tak wysoko lata? Nie wiem. Teraz! Elo! Dobrze! Mam go. Pióra mam, dobra, ja jestem gotowy dalszą drogę. Dzikusy! Matka! Matka idzie za plażą! Gdzie? Idzie plażą przed nami. Dobra, nie widzi nas, ominimy ją. Znaczy ominimy ją. Ona idzie do ciebie prosto. Ona wyczuła głowę... Kurwa, idzie tutaj! Wyczuła swoją skórę. Ona wyczuła tego ptaka, co trzymam w głowie. W noc, ręce. Matka na plaży. Spierdalajmy w las, Bobru. Chodź za mną, ale na kucakach. Uspokoiła się, tańce robi. Gotowe. Tańce gotowe. Ty jesteś? Za tobą. Ja widzę cię, dobra? Tutaj catch w emotkę. A co to jest? Better TV czy France?
A nawet przez to, że jak rzuciłem w ciebie tą dzidą, to ona zniknęła. Nie masz jej? Nie. Ty patrzysz, tu jest drzewo duże. No. Ty, bo ja bym ten wrak znalazł, to trzeba i tak w tą stronę gdzieś iść. To trzeba gdzieś się... nad wodę, nie? No. Już ją ominęliśmy. Tak, ona już poszła. Ale sobie. Może to będzie jednak ten wrak, czy nie? Tamten, na tej... No nie, bo jakoś strasznie biednie wygląda. Ja myślałem, że to będzie jakiś taki statek w cholerę duży. No chyba właśnie, ja nie pamiętam, żeby coś takiego było. Napiszecie nam, ludzie? No, czy to jest taki duży statek, mam szukać, czy to... A Ukraina jest matka przy nami. O matko. O matko. Ty jest, bo ja cię skupiłem. No możemy spróbować tą wyspę zrobić, za tobą jestem. Okej. Czemu one tutaj chodzą? Chadzają się. Rozprostowują kości. To jest taka ohydna abominacja. No. Szpina takie... Ta wysepka i kołtuj wysepka czy zadzięty statek, okej, okay. Ale wysepka. Wysepka, dobra. Tak? Nie wiem. No to tam... No... To jest ta wysepka. I koło tej wysepki macie zadzięty statek. Czyli to tamto. No ale myślisz, że to jest to? Dobra, no nie wiem, no sprawdź. Widzę to wyspę jest... i widzę statek, nie widzę żółwie. Nic innego. Żeby żółwie się pojawił kolejny żółw. Tu jest jakiś statek. A tu jest jakieś zabudowanie w ogóle, co to jest? Kim brat idą? Nie, to są kontenery. Bobru, tu nie będzie żadnego innego statku. Myślisz, że to tamta malutka wódeczka? No to chyba jedyny, jaki jest tutaj w okolicy. Możemy tam podpłynąć w sumie, ale... Bo tutaj są kontenery i zaraz jest ten... już ten lodowy biom. No, to co, to jest tamten statek, który widzieliśmy? Ten taki malutki jakiś wódeczka? Proszę, mapę już pokazuję. Nie wiem, czy jesteśmy teraz wysoko. No, kotwica jest jakby pod nami. Jesteśmy teraz nad kotwicą. O Jezu. Też mapę włączę. Jesteśmy na... O, no jest, nawet na tym jest. Narysowane. Tak? Jest narysowane wejście do jaskiń. Znaczy ja widzę nad nami kawałek. To chyba to. Ale to coś... w złym kierunku, to w ogóle nie w kierunku statku. Oha, ja witam patafon. To jest wysepka przeciwko kotwicy, tam lewo od tej wyspy. Pod wodą macie statek zostanie. A, pod wodą. Dobra, gdzie ta kotwica była dokładnie? Ej, ale ja pod wodę nie zwejdę, bo ja nie mam tego zestawu. Ej, ta matka dalej tu jest. Ale czekaj, bo to zależy jak to głęboko jest. Bo jak to nie jest jak głęboko, to może też płyniesz. Ja na razie idę pływać. A widzisz ten statek, czy nie? Nie, płynę tam, gdzie oni mówią mniej więcej. Czemu ta głowa ptaka ma symbol trofeum olimpijskiego? Co się dzieje? What the fuck, co to jest w koralowce? Wieczone. Dobra, to ja się będę tutaj w okolicy kręcił. Dobra, ja podpłynę kawałek bliżej. Siemka, Minecraftczyk. Trzymaj się. Nie zobaczę się, że nie zanurkujesz. No dobra, ale gdzie pod wodą dokładnie, Lores? Tutaj jest... Jezu. To jest duża powierzchnia. No dokładnie. Tu coś jest? Czekaj, co to jest? To jest takie żółte. A coś to będą musiał się przebrać w strój do nurkowania. Rekin tam jest? A żartuje ci sobie ze mnie. Ale martwy pewnie. Jestem na jakichś innych wyspach. Nie zostawię się nad tym. Nie, to jest jakiś kontener zatopiony. Kurde, ja staminy nie ma. Płynę tam, gdzie była ta... Ta łódź. No ja też jestem jakiś zmęczony strasznie. Teraz obok przy tamtej wyspie na horyzoncie. Dobra, nie będę szukał ludzi, a ja na pewno zaraz znajdę to. No ale to chyba tam, gdzie jest ten zatopiony. Ja nie wiem, czy a i znalazłem miejsce, gdzie można... Masz dynamit? Mam. Dawaj, bo tu jest miejsce, że można wysadzić. Może to jest wejście do jaskini. Widzę cię, płynę. A czemu nie łopatą, tylko dynamitem? Kurwa, jak amerykańsko. Na wyspie plaż jest kawałek łodzi. No to ja wiem, gdzie to było. To było tam. To jest tamta wyspa. Ale zacznijmy co z tym dynamitem, bo ja mam jeden dynamit, to może coś to będzie. To nie jest to wejście z kuszą. Nie. Najlepiej jakbyście odnaleźli kamerę, potem kasety. W ten sposób może jak się nie z kuszą, to może z kamruzem albo z jimperem. True. Ciekawe, czy kusza jeszcze żyje.
Nie ma, ale widziałem ostatnio, że Bramruzel streamował i miał bardzo, bardzo taką przystępną liczbę widzów. Tak? 40 osób? 40? No, więc tak widać, że po czasie ludzie po prostu zapominają. A jeśli pamięta, jak tutaj. Stream, jak babcia roliła i miał 1000 osób. No. Tutaj, czekaj. Ja mogę to położyć. Właśnie jakoś... Czekaj, wezmę do ręki na początek, czy ja ten damit miałem? Ja pierdolę, chyba zaraz będę filmował twoją śmierć. Stary, filmuj to. Czekaj. Okay. O, no. Nie, czekaj, o to chodzi, w łóżko, puszcz go tam. Ja muszę trochę podpalić najpierw, a dopiero po to położyć. Ale nie, to wyjebie mnie. Ten pomiędzy wsadź. Ja pierdolę, odsuń się! Uciekaj! O, szybko wybuch. Ej, tu jest... No super. I jest ja jakieś sprzęty tylko. Chyba zegarek jakiegoś starego... Menela. No co? Mam butlę z tlenem. Kompas. Ej, kompas mam. Ptacza zabiło. Wybuchem. Tak? Tak, zebrałem rumieńce. Część pistoletu skałkowego. 6 z 8. Stary, też mam jakieś części. Pistolet dobra. Skałkowy. Ze stary, skały zrobiony. Ja podpłynę do skały. Skalisty pistolet. Ja ludzie płynę do tej wyspy. To jest tam ta wyspa i spróbuję tam dopłynąć. Zobaczmy sobie, co tam jest? Ręce wystają? Ale mam kompas. Czy jest ubiegać czaszką na kiju? Być może. To zobacz, a Sidewalks, jeszcze raz napisz, w którym to jest zestawienie, czy to jest Better TV, czy to jest France? Bo w sumie ten crack mi się podoba, emotkę bardzo. I chciałbym ją mieć u siebie. Tak, okej, dziękuję. Bobru, z kim ty gadasz? Bo u mnie na czasie piszę, jak mogę teraz dodać jedną. Te romerskańce za kiśnie. Zajebista ta motka. Dobra, ludzie, dopływam do wyspy powoli, zaraz zobaczymy, czy jest tu coś w dół. Jakieś zejście, nie wiem, czy to jest ta wyspa. No na stówę ta. Dawaj, jesteśmy w połowie drogi dopiero. A ty płyniesz za mną? Płyniesz za mną gdzieś? A, oj, pierdolę, blisko. Spojrzał. Esu, wali z Mace albo Bruzarsan, kurde ludzie. Te bliskie nawet nie zostały. Mam wrażenie, że coraz wolniej płynę. Ja mam wrażenie, że w ogóle nie robię progresu. No serio. Zostaję w miejscu. Ale jakie głębie już tu są. No. To jak szybciej pływasz ode mnie, chyba jesteś jakąś... Bo ja na shifcie. Na shifcie jest szybciej. A bez cheatu? A się męczysz. Boże, wygląda jak kurwa nurkowanie w Morrowindzie. No co jest? Wcale nie jestem bliżej. Nie, ty stary, ty jesteś mery blisko tej wyspy. Ja, patrz, ja jestem... Czemu ty tam jesteś, zostałeś z tyłu? Nie wiem, ja jestem obciążony tym sprzętem całym, albo genetycznie. Butlą. Butlą? Tlenową. Ej, a ja nie mogę, jak ja mam dwie butle... Ej, co się dzieje? Co? Kurwa, ci reki mnie bije. Co ty gadasz? Oni mówili, że tam rekiny pływają. Stary, coś mi pół HP zjadło. Co ty pierdolisz? Serio? Uciekaj do wyspy szybko. Ja jestem jeszcze daleko. Ja cię przegoniłem. Jak to? To jest stary reki mnie diablo za pół HP. Ja pierdolę, ja się boję, coraz bardziej. Czyli to nie był żart? Ja nie wiem. Dobra, wyszedłem! Gdzie jestem. Ty jesteś? Jestem przy, przy kamieniu jestem. Wyłów mnie, silny wędrowcze. Kompas mówi, że musisz płynąć w moją stronę. Kompas mówi. Time on says. Kompas says. Czekaj, muszę się uleczyć. Jeszcze kawał musimy przepłynąć. Dawaj zanim noc zapadnie. Dobra. I zgasną wszystkie światła. No tutaj chyba jest, nie? No. Fajer mówi, ja pierdzielę. Kondziu, uciekaj! Ale ten noc to naprawdę jest mocno, strasznie w tej grze. Pytanie, gdzie jest tutaj ta tak zwana ruina statku? Nie, musimy tu chyba przenocować. A tu jest jakiś taki kadłub łodzi. Tak, no oczywiście, że się wyrwuje, tylko pytanie, czy to jest tutaj? Patrzcie ludzie, pokazują mapę. To jest tutaj? No, o, myślę, już. Że tak.
Pytanie w którą stronę. Słuchaj, ale trzeba ognisko rozpalić. Okej, okay, ale ja ostatnio rozpalałem. Dobra, to ja rozpalam. Nic nie widać, ale jest łódź. O, bełty. Znaczy, tylko jesteś... obok pod wodą jest wrak. Okej, okay, dobra. Zaraz będzie... no, musimy do rana poczekać ludzie, bo... jesteśmy na dobrym tropie, skoro są bełty. Znaczy, że będzie kusza. A co, na tym wraku znaleźć bełty? Tak, wbite. Okej. Okay. Mam coś do usmażenia. Mam jakieś mięso. Dolary usmażę. My może jedno usmażyć. Dobra, ja uwaga, wkładam moje mięso. Ten brak pod wodą jest blisko tego, gdzie ten brak leży na wyspie. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Jeszcze co? Gdzie? Że przy tym braku jest. Tym braku łodzi. Przy braku łodzi. Brak łodzi. Dobra, jedz. A jest już opcja jedzenia? Bo ja jeszcze mam opcję rzucania tylko. Aaaa! Na tą płonę. Uciekaj! Znowu do wody! Ugaś się, wędrowcze. Kucnij! Żyję. To się ugotuje kiedykolwiek? Upiecze, przepraszam. Nie umiem schować kompasu, odkąd go włożyłem w rękę. Znajdujecie klapę, po wpłynięciu w prawo jest dziura w deskach i tam się wpływa do jaskini. Okej, okay, mogę zjeść. Kurde, morskiej wody nie można pić. Może ja spróbuję teraz, co ludzie? Chyba... o nie! Wiecie? Zaczyna deszcz padać, musimy się ogrzać. Trzeba będzie dokładać do ognia przez całą noc. Zdechniemy tu. Ja zaraz spróbuję zanurkować znowu. W nocy? Ja chyba mam lampę, wiesz? A, okej. Okay. Ktoś korzystał z mentoringu? No ja właśnie widziałem ten mentoring. Jestem ciekaw, czy ktoś właśnie w jakąś dyskusję wszedł. No. Ej, mega ładnie wygląda ten deszcz na ziemi. Realistycznie. Czy... no, w sumie. Zajebiście ta woda spływa. Pada, cholera jasna. Zanosi się na burzę. Mam 100 liści w plecaku. Pisze, ja skorzystałem z mentoringu, w ten sposób poznałem Ayabesko. To akurat jest prawda. Ej, Bobru, jesteś? Bobru? Nie. Nie. Bobra wywaliło. Bobru mi odpowiadał, że miał problemy ze sterownikami i wywalam mu bluescreena podczas streamowania. Koniec gry. Kurwa, nie mamy save'a. O, fuck, nie mamy save'a. Ja pierdolę, nie mamy save'a. 14 patyków. Jezu, ja nie mam tylu patyków. Ja pierdolę. Ile ich mam? 8? Niedobrze. Musiałbym z jego patyki wziąć, słuchajcie. To bym zrobił save'a, tu nie ma drzew żadnych. Czemu ten kompas trzymasz? Schowaj go. A w dupę. Ale masakra. Zdechniemy tu. Czekajcie, sprawdzę co on pisze do mnie, pewnie coś pisze. Słuchajcie, chyba coś mu się z netem stało. Uwytyfy, my jesteśmy w ogóle w lewym dolnym rogu? Oh my god. Odpala kompa jeszcze raz właśnie. Odpala kompa, dobra, spoko. Skąd wy o tym wiecie? Może go nie wywali, słuchajcie. Po
ponurkowałbym tutaj. O! Jezu, ale jakbym badyle znalazł, to byłoby naprawdę zajebiście. Kurwa, na chuj mi te kamienie, ja potrzebuję badyli. O, jesteś? No, wywaliło mnie. A, to wbijaj, bo save'a nie mamy. Nie mam save'a, a co, wywaliło cię? Nie, 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 ale jakby nas wywaliło, to będziemy pewnie zaczynać od... Chciał cię, a może ty się dołączysz? Kurwa, nie wiem, coś mam z tymi sterownikami cały czas. Tak? A miałeś już blue screena? Tak, miałem. Ale masakra. Mówię, to jest coś... Wyświetla mi się to mówić, że to jest coś z sterownikiem do kamerki. A nie miałem tego. Jakoś niedawno mi się to zrobiło. A nie masz jakiejś innej kamerki, na przykład gorszej, żeby właśnie potestować? Nie, nie, ha, po prostu jakoś lepszą będę musiał ogarnąć i tyle. I tyle. Najprościej mówiąc. Bo, no szkoda po prostu. Ja dzisiaj też dużo wytrzymał, bo to dwie godziny było bez wywalenia. Ostatnio mi wywalało po prostu po godzince około. Już odpalam wszystko stare. Spróbuj jakoś do mnie dołączyć, albo ja cię zaproszę. Czekaj. A sobie już tylko ogarniam to. Dobrze, że nie wywaliło całego serwera, mam nadzieję, że nie udało się wszystko uratować jeszcze. Okay, nie wiem, połknie. Zaprosiłem cię. Czekaj, chyba mam ci zaproszenie, czekaj. Rybre, dobra, już odpalam chyba. Zobaczcie ludzie, oba czaty. Po prostu, no u mnie tak to działa ostatnio. Miałem jeszcze na to jakiś super... A wiesz co, to nawet nie jest Nvidia chyba, to jest po prostu... Ja mam kamerkę, bo jak wywala mi blue screena, ten... Tutaj jakby nie rób przeczytać sterownika do kamerki. I to mi się robi od jakiegoś czasu, od jakiegoś miesiąca około. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie jakiegoś Nvidia, upgrade'u czy czego, ale no, jest to denerwujące bardzo. No, na pewno. Witam Paweł, witam. Już dobijam. Czekajcie, mi się odpala default rest. Dobra. Kurde, nie wiem co z tym zrobić, trochę się czuję zrobiony. Może w opcjach OBS-a coś pogrzebać, albo w ogóle wymienić kamerę. A czemu mogę? You have been invited to lobby, dzwany, okej, okay. new. A spróbujcie jakby join po prostu na mnie dać, czy coś takiego. Czekaj, dam teraz new, ale nie wiem czy mi teraz w ogóle na nowy do save'a nie załaduje, jakiegoś. Ciszesa? Już. A co, S-u jest głośno? Nie wiem. Co wydacie? Słuchajcie, głośność. A rzeczywiście to wróciło do tej podstawowej wartości. Powinno być lepiej, gdzie? I co? Startuję klient, mam teraz starting klient informacja. W ogóle masz tą tubę do oddychania w buzi. Serio? No. Nowy save będzie raczej? A tak myślę, co ty masz kuźwa na twarzy? A co, jestem za cicho ludzie? Dobra, chyba... tam głośnością się potem zajmiesz. Dawaj, spróbuj dołączyć zanim nas wywali. Wiesz co, ja próbuję cały czas, ale mam teraz starting client i nic mi się nie dzieje. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy coś się długo ładuje. Masakra. Kurde, no, dobra. Nie, czyli server timeout, content planner, to jest server, czekaj. Świetnie po prostu. A zobacz, czy może dołączyć tak jakoś po prostu. Czyli dołącz do gry. Czemu mam nie orytnąć new clip, coś, może tylko new clipnąć. A jakbyś ty doszedł na przykład do jakiegoś domu, który już zasejwował? No dobra, no, mogę tak zrobić. I wtedy ty byś musiał hostnąć tylko, tak mi się wydaje. Tylko, że to jest mega daleko, jest noc. I to tak serio w chuj daleko. Tak, ja poprzednio hostowałem. Ludzie. Nie pamiętam, pamiętasz żółty? W sensie ten znacznik? No. Nie wiem, u mnie to był niebieski. No jest żółty, niebieski, jest jeszcze ten żółty. U mnie to był ten niebieski jedyny. I co, serio nie możesz dołączyć? No nie wiem, mam teraz starting klienta, ale to chyba po prostu jest... Coś nie tak. Ale ja nie miałem, wiesz, ja nie miałem tych. Jakby mnie cofnęło, to by mnie cofnęło przed naszą wyprawą. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tylko no, zebraliśmy tam parę rzeczy po drodze. No właśnie, no. Te garnki i te inne pierdoły. Sporo zebraliśmy. Ja jestem ciekaw, co z tą kamerką może zrobić, tak? Ja nie mogę się połączyć, stary, teraz. Kurwa, no a ja jeszcze tutaj zamarzam i w ogóle jest mega chujowo. Szkoda, że cię wywaliło. No ja nie wiem, co bardzo zrobić z tą kurczę... I dziwne, że nie możesz wejść. W sensie mógłbym schronienie zrobić, ale nie mam patyków, bo ty masz patyki, nie? Ja mam mieć patyki. No.
Więc jakbyś wszedł i byśmy, wiesz, wymienili się patykami, to bym zrobił to schronienie, a tak... Ja dziwne to, że nie mogę po prostu wyłączyć do tej sesji, bo no, mam connection timeout. Mam tutaj masę różnych sesji, ale... Zrób szałas, ale właśnie nie zrobię, bo tu nie ma patyków. Dobra, zrobię na lądzie. Zastanawiam się, co ja mam z tymi sterownikami zrobić. To zaczęło działać znowu. To strasznie męczące, że mnie wywala parokrotnie. A nie masz jakiś czark gdzieś przy sobie? Nie, no co ty, jesteśmy na tej wyspie. Popłynę po prostu na ląd. Zrobię tam na szybko i spróbuję save'a zrobić. Okej. Na razie jestem w lobby. Boże, dzisiaj jest taki durny typowy. Wyjebało mnie. Wywaliło cię z... Tak, jak płynąłem. Ale jakiś tu mój ten był? Nie. Po prostu ale do menu. Ale chamst, dobra, jeszcze raz stawiam. Zacznę dziasownie jakby. Dobra. Continue. To jest single player, to nie to. Multiplayer. Cost game. Continue. Dobra. Day 22. I zamiast wprowadzać jakieś rzeczy typu kurwa nietoperze, to mogliby bardziej zrobić ten multiplayer działający. Że jak już cię wywali, no to potem normalnie dołączasz. No mogliby, szczególnie, że no druga osoba może przyjąć hosta przynajmniej na tej chwili. No dokładnie, już to chyba nie byłoby też takie bolesne. Dobra, zaczynaj. Dobra, startuję. Nie wiem, po prostu najbardziej wkurza ta kamerka i błędy. I to tylko na streamer mam, jak ten rywam to nie mam, to PS musi się jakoś gryźć ze sterownikiem. No stuwa. A może przez tego green screena czy coś takiego? Ciężko powiedzieć, no dobra, jestem na tej naszej tej, na tej naszej tratwie, czyli co ja mam? Jak bardzo mnie cofnęło. Raw Lizard, okej. Nie wiem, jak bardzo mnie cofnęło, w sumie się zastanawiam. O, na łódkę. Ja też jestem na łódce pewno, ale... Okej. Mam te ścierwa. Zastanawiam się, czy jesteśmy już po tym... Na pewno mam mniej mołotowów. Troszkę. Ja w ogóle mięsa nie mam. Ale mam jeszcze dzidę. Dzidę masz? No. Okej. Dobra i tyle. Dobra, jesteś na tej łódce? Gdzie ty jesteś? Ja jestem na tej naszej tratwie. Czyli możesz spać? A, tego? Ty jesteś tam. A gdzie cię wywaliło? No ja jestem na tej łódce. Na tym jachcie, pamiętasz? Bo ja tam save'a zrobiłem, a ty tam nie zrobiłeś save'a. A, racja. No. A możesz tam gdzieś się przespać? No mogę. A spróbuj, czy możemy razem jakby? Bo ja śpię jakby w naszej bazie. Dobra, czekaj. Okej, no. O, zajebiście. Dobra. Okay. Jest, dobra. Tak, nowy dzień. Dobrej tyle chociaż. No to co? Musimy się też spotkać. Spotykamy się tam znowu w tamtym miejscu? No można znowu do tej plaży pobiec, ja mniej więcej wiem, gdzie to jest. No wzdłuż brzegu po prostu, nie? Mhm, dokładnie. Dobra, biorę tam. Czekaj, jeszcze sobie zjem coś w drodze. O, szkoda, widzisz w ogóle mój ten. Tak, możesz się kierować jakby na mój napis. Dobra. No, prawda, że przydałyby się jakieś bonusy za spanie na tym na tym łóżku. W ogóle na tej łodzi. Parę takich opcji dałoby się jeszcze dodać, żeby ta gierka była trochę bardziej smooth. O, ty w ogóle jesteś bardzo blisko już. Tak, no, byliśmy w sumie niedaleko aż tak bardzo. Czekaj, jeszcze tylko te walizy otworzę. Dobra. Nie wiem, czy od razu nie płynął do tego wraku w takim wypadku. Mam nadzieję, że już teraz nie wywalało. Nie wiem, miałem nadzieję, że już nie mam problem z głowy, bo dwie godziny ładnie szyło streama, ale patrzę, że dalej się zdarza. Mógłbyś zrobić jednego streama na przykład bez kamerki i zobaczyć, czy ale będzie co? Błąd. Ale co? Właśnie nie wiem, czy to jest ten problem. Mi się wydaje, że to po prostu przez to, że te sterowniki są zainstalowane. Ja zrobię jeszcze raz czystego reinstala. Nie, może jakimś programem przeczyszczę te sterowniki, żeby z rejestru też wypadły i... Może coś stereo będzie. Mam trochę nadzieję, bo dziwne błędy się robią. No ja ostatnio nie mogłem streama odpalić, bo wyszedł error, że po update'cie OBS-a jakiś tam też sterownik ekranu przetwarzania, ten NVNC, coś takiego, no crashuje.
bez sensu. I ja zmieniłem to na ten X264, ten starszy, i wszystko jest okej, okay, nie? Bo to jest ten chyba procesorowy. A, okej. Okay. No ale ten NVENCE, co to, to też jest coś tam z NVIDIA, jakiś tam przyspieszacz. Tak, bo to jest chyba jak NVENCE masz, to korzystasz z karty graficznej, a jak masz ten X264, to z procesora, coś takiego. No ja mam lepszą kartę graficzną niż procesor, więc wolałbym, ale no... Mówię, no przed update'em było wszystko okej, okay, no. OBS też, ja raz miałem takiego update'a OBS-a, że najpierw byłem przed na pulpicie z czarnym ekranem, to mi FPS-y dropiły. Bo nie wiem, bo coś tam karta graficzna jakby... Coś tam było, coś czytałem o tym, jakiś problem. To jest dla mnie takie chore jakieś. To co, płyniesz na wyspę? Tak, płynę. Jestem już dosyć blisko w sumie. Nie wiem, czy ten Rankin gdzieś tutaj jest. Wcześniej mnie coś zatrwało, naprawdę. Rankin. Dobra, już też płynę. Kinia, jak typowy dzisiaj, co się tam dzieje? Strasznie durne obrazki, ale takie naprawdę. Tak? No. Rozbawiły mnie. Rozbawiły cię? Tak. Śmiałaś się? Tak, ale nie słuchałeś. Jak to? Nie słuchałeś śmiechu? Ale dzisiaj na typowy coś tam, dziwne obrazki, a co ty? Miał wyjebane typ. No. Kurde, ludzie, mam nadzieję, że do jutra się ogarnie, bo jutro ten Cube World premieruje, bym sobie pograł. Zrobię reinstala jeszcze jednego świeżego sterowników. Czy ktoś mi powie, jak odinstalować sterowniki, czy wystarczy z menedżera zadań dać odinstalować sterowniki, czy jest jeszcze jakiś inny, nie wiem, mech, żeby coś wyczyścić gdzieś? Nie no, z menedżera wszystko czyści. Właśnie moje tutaj strachy. Dobra, nurkuję tutaj powolutku. Dobra. Dobra, widzę rzeczywiście jakiś wrak, ale strasznie to jest rozwodzane. Co? Co mówisz? Wiesz, że to tylko ja piszę. A czemu piszesz? Dobra, widzę wrak. Tak? Są tutaj deski, ale... A czy coś tutaj jest więcej? Tam pod tą belką pływającą. Pod belką pływającą? To jest belka pływająca, oto. To co patrzę? Spróbujmy gdzieś wejść, czekajcie, zaraz te będą się wynurzyć na chwilę. Gdzie? Boże, jak daleko jest ta wyspa. No strasznie dużo się jakoś płynie. No. Belka na sznurkach, okej. Okay. Wiecie? Biorę tlenu. No, bierz tyle tlenu. Typie. Jak chcesz, to ja mam dwie butle. A ja mam chyba parę butli. O, tam coś jest? Wiecie? Coś jest, belka na sznurkach. To chyba tutaj będzie. Bella ciao. Bella ciao. Belka ciao. Belka ciało. Kurde, a tyle miałem mięsa. I co? No. Jesteś tam? Cześć, jestem. Staram się tutaj znaleźć przejście. O, coś mam? Czekaj. Coś... Jakaś kurwa szczelina, stary. Tak? O kurna. Czekaj, ja sobie przeżyję w ogóle. O, ja pierdziele. Nogi tutaj pływają. No świetnie, ja to mogę na 3 sekundy się wynurzyć. Stary, to jest one way po prostu. Jak nie dopłynę do końca do tunelu, to już jest po mnie. Tak? No, już nie ma odwrotu. A już płyniesz? Tak. O matko. O, dobra, wypłynęłem gdzieś, jestem gdzieś w jakiejś jaskini. No czemu ta lampka tak ładnie świecąca właśnie? Ajaj. Dobra, postaram się jakoś przy ogarnąć. Zatem sobie królika. No dobra, to ja czekam tutaj. Dobra. O ja, co tu jest? Czekaj. Jak je tu jest kości dużo. Dobra, jest rusza. Serio? Tak. Mega. Wypłynąłem jak chłopiec wypłynę jako Daryl Dixon. Słuchajcie, co jeszcze mam jakieś zapiski? Ej, to daj mi w takim razie aparat do oddychania, też chcę coś mieć. A myślisz, że da się tego? Da się jeszcze raz ją wyciągnąć? No nie wiem, ale... Ty będziesz miał kuszę, to ja chcę mieć coś innego fajnego. Chcesz oddychać? Ty masz w ogóle czekan, ja nie mam nic. A chciałem czy da się jakoś odzyskać te rzeczy, które straciłeś? Ja mam kurwa 5 kamieni. Nie no, co ty, chyba nie. Myślisz, że nie da się? Albo jeszcze raz muszę je wziąć? No nie wiem, gdzie one są. Trzeba było sobie przypomnieć, gdzie ty ostatni raz ginąłeś i czy da się to odzyskać w ten nie sposób? No, nie pamiętam tego. Ja pamiętam, że my uciekaliśmy, jakaś dziura była taka ogromna, taki krater jakby po meteorycie. I co, ja tam umarłem? No, chyba ty wpadłeś tam.
Jakieś wizje. No ale my tam zeszliśmy, pamiętasz, tam była taka brama i tak dalej. Ja pamiętam, że tam był ten taki właśnie ten słoń jako strażnik. No można tam pójść w sumie. Gdzie to było? To było gdzieś na środku. Ja pierdziele, wypływam. Ile masz tlenu? Sporo jeszcze. Miałem jeszcze taki jedną czwartą. Płynę powoli do ciebie. Bogaty kapitalista versus biedny proletariusz. No, totalnie. Czekaj, ja może coś zjem. Ojejku. Co jest? Połącz. Serio? Wiesz, że mogę ci podawać na tej tacy po jednej kuszy, po jednym bełcie? Serio? Po jednym. Hamsko. Sprawdź, czy da się Esowi dać aparat do oddychania, czy też sobie pokuszę pójdzie. Okej, czy lecie? Już patrzę. To na tacę muszę wziąć, prawda? Ej, gdzieś tutaj moja taca zniknęła. Nie da się podać tego oddychacza do... Nie da się jakby go nałożyć na tacę. Durna jest ta taca. Bootlistener też się nie da. Oj, proszę się jedać, ja zacząłem, jak kusza wygląda. Weź to. Oh shit. Będę zaraz. Czekaj, wziąłem. Ja pierdzielę. Ci będę podawał, trzymaj. Podajnik. Dobra, mam. Kolejne. Czekaj. Co jest? Trochę ich mam. Kurna. Bełciarz. No. Jestem takim po prostu giermkiem, co nosi za tobą, kurwa, amunicję. Giermku, podaj kolejny bełt. Tak, panie. Tak, panie. Jak sobie życzysz, panie. To ręką obleśną podaję. Do skitu. Do skóru masy. No. Ochyda. Śluz. Ochyda. Dobra, ostatni. Dobra. Lecimy stąd? No, spadamy stąd. Trzeba byś ten środek znaleźć, że my to środka też nie zeskoczyliśmy normalnie, ty chyba tam spadłeś. Ale to było coś takiego, że ty jakby za ci się skin tam przyszedłeś i ty tam zginąłeś. No ale już po tych update'ach to na stówę tego nie będzie. Ale w ogóle nie wiem, jak się ginie w The Forest, to zostają itemy na ziemi, czy coś w tym stylu? No ja pamiętam, że tam coś było nie tak, w sensie my się bardzo zdziwiliśmy, że ja straciłem te wszystkie itemy. Pamiętasz? Jakoś dołączyłem do serwera i zacząłem w ogóle w tym samolocie czy coś i w ogóle już nie było w ogóle, że moich rzeczy i ja zbierałem od zera wszystko. No to jest dziwne, no bo jak tym się teraz możesz zdobyć ten check-in? Da się to jeszcze raz znaleźć? No właśnie, no jakby na multiplayerze co, tylko jedna osoba może to mieć? My mieliśmy w dwójkę, to pamiętasz? Tak. Ja no jakbym miał aparat, to bym może tą kuszę też znalazł, pewnie tak by było. Na pewno, tylko to jest sytuacja, że na przykład ja nie orę ci podaję tego aparatu tak, na tacy. Tak, a ja nie pamiętam, gdzie ten aparat był. Ale dobra, tam kusza nie jest jakoś super ważna. Ej, najgorsze jest to, że ja ginę tutaj z głodu, a nie mogę wyjąć plecaka jak płynę. Dziwne. Tak jesteś, nielogiczne zupełnie. Poza za nami chyba. Tonę. Oj. Możemy iść tam właśnie w stronę tego kratera, tylko trzeba byłoby mapę na necie odpalić i zobaczyć, gdzie to jest. Znaczy to chyba było na samym środku wyspy, tak mi się wydaje. Nie, to było tak trochę na północ. Na północ myślisz? Mhm. Chyba wiem mniej więcej, gdzie to było, wiesz? Może ten tak jakby prosto przez ten las. O nie. A jest tak. Coś na brzegu. No, jest typek. Ale masz kuszę. No. Chociaż może warto ją zachować na jakieś inne koksy. Chciałem, czy to ma sobie ta kusza. A i tam ich jest pięciu ich. Wrecking Crow nas pływa? Co? Wydacie. Nie, w ogóle nas jakiś wrecking podobno pływa. Nie. Jaki ty masz rozmiar stopy? Co to za pytanie? 43. Bobru, broń mnie. Do której stream? Do 22. No to jeszcze macie 40 minut zabawy przed wami. O, co to? O! Jezus Maria! Ja pierdolę. Jak pobiegł. Co to było, stary? Nie wiem, to ten tank, pamiętasz? Matka jest na górze. Gdzie? Tam na górze. Widzę. Schodzi tu. Idźmy brzegiem. Jaki kurwa słoniowaty.
No. Ten moment, kiedy idziesz z dziewczyną na plaży i stary wychodzi w kąpielówkę. No. Jezu, ale ta matka ma chyba jakiś słaby ten, wzrok. Ja myślę, że ona poszła starego opierdolić za coś. No. Harry, stój. Ale wybieg szybko. No, jeszcze tak... No. Ja tak, co jest? The ground trembles. Save, co tu jest? Save the forest. Aktywiści tutaj są. Boże, bo już chyba problemy z mówieniem. Nie od dziś. I ze sterownikami. No. Dobra, dokładnie na wprost. Jest typer tutaj. Wynoś się, bo cię prze... Wynoś się, bo cię przeszpilę bełtem. Uważaj. Może ja sobie ściera jednak. Albo maczugę tą. Pomóż mi. Dobra, no zajebiście. Tak, jesteś twardziel? Ej, bełt nie rozebrałem. Który... Wy ty fy. Nie trafiłem. Ręce mu się zrespiły na plecach. Taki szamanizm. Dobra, musimy iść na północ. Czekaj, wyjmę kompas. La bull? Uderz w cymbał. A to masz kompas, właśnie. Tak, dobra. Na północ musimy iść, dokładnie tędy. A tu sarna była. O, jest wejście do jaskini. Jak chcesz, to możemy zejść. Nie, chodźmy tam do tej jamy. Jamy? Bobra? Dobra. Jesteś obrzydliwy, dziękuję. Dawaj. Jakby trochę na te domki musimy biec. Dobra. Te dwa przynajmniej, masz dwa żółte przez tak, sobą, nie? Tak, no. Ale ciekawe, co wypada, co się dzieje, to behemoto się zabija, którego minęliśmy na plaży. No, ale my go kiedyś zabiliśmy, właśnie on w tym dole był. A to był ten behemot, nie był taki typer z taką trąbą jakąś, taki jakiś, my nazywaliśmy jakimś słoniem? Jak nie, ten ze słoniem to był chyba ten, co nam rozpieprzył tą wioskę. Tak, to był on. To był właśnie nie rozabiliśmy. Ej, źle poszliśmy. Bo tu jest chyba nasz spawn albo coś takiego. To jest jakiś sprawniony strasznie. A nie. Okej, tu jest jakiś po prostu staw. No. A co to są za budy... A to są te wieże jakby, te bociany gniazda. Tak, można tam wejść. Ale to nie tutaj. Łącz plecer z rzeczą i sobie przycisk przypisujesz, naprawdę? Czekajcie, jak to zrobię. Plecer z rzeczą? Jak plecer... A to jest to. A, snack, lizard. O. Bibru, nie wiem gdzie to jest. Ja sobie przypisuję rzeczy do plecaka. Dobra, wiem gdzie to jest. O, jest safe. Masz save'a? Tak. Okej. I noclegownia. Noclegownia. Dobra, idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Ty zszedłeś gdzieś na dół? No, biegnij w stronę mojego tego. Nika. Bo nie widzę Ferunipu właśnie teraz. Nie widzisz? Ferunipu nie widzę. No tutaj gdzieś jest jeden żółty domek, to jestem przy żółtym domku. Ale okej, widzę. I got you. On my side. Zrób save'a. A, bo my tu, to jest nasz dom. No. No. Można tak go nazwać. To nasza kawalerka. Dobra, chodź za mną, już wiem gdzie jest ten dół. Tylko totem szybko zniszczę. Dobra, idę. Dokładnie tutaj, w tym lesie. Oh my god, zobacz ile ich tam jest. W tej wiosce. Ja? O ja! Tam, widzisz? Co za zebranie. Dobra, jest dół. Tylko pamiętasz, tu się jakoś schodziło mądrze. My spadaliśmy po ścianach i zginęliśmy. Tak, bo to było ci... Ja pierdzier, to jest duże. No. Nie, ale my z jakiejś jaskini tam wchodziliśmy. Nie możliwe, żeby tak w ten sposób zejść. Tak, my wchodziliśmy z jakiejś jaskini i było tam kilka wyjść takich. Ale ja, nie pamiętam właśnie, która jaskinia, no. A to nie było właśnie tutaj przy tym wejściu? Przypadkiem tam, gdzie zapisywałeś przed chwilą? To nie było tam? W sensie te jaskinia tam? Tak, tam było chyba wejście do jaskini. No nie wiem. Ale zaraz zobaczę. Tam chyba nie było, było?
Za chwilę ci powiem. Wiem, że tutaj przy tych namiotach było jakieś zejście. O, to są te w ogóle walizki. Te walizki tu robią. I co, jest coś czy nie? Już ci mówię, czekaj, podchodzę. Ja jestem prawie, że tutaj była dziura jakaś. Tutaj nie było nic? Nie, chyba nie było. Tu jest dziura, stary. Tak? Tak, to jest wejście. Tylko pytanie, czy to jest wejście do tego miejsca, co potrzebujemy. Również proszę o niespełnienie linkami na czasie, bo no słuchajcie, to było zabawne, ale tak nie wiem, z 5 miesięcy temu. 5 lat temu. Tak, to jest jakieś wejście. To jest jakieś wejście, jak nic. Dobra. Pierwsze, jak głośno tupiesz. Człowieku. Na pewno nie tak głośno jak ten kurwa behemot. O Boż! Jak to behemot tutaj spotkamy, to nie ma ucieczki. To już jest koniec. Nie, one chyba nie są tutaj. A jest jakieś. Chyba. O, co tu jest? Namiot. A czy są jakieś przekąski? A tu diamity są. Flary. Nie, o, flary. O, no, no, no. Jakieś batony. Zapisałeś? Tak, tu zapisać? Da no, się? No zapisz, zapisz. I tu możemy spać. Dobra. Chodźcie, nie wysyłajcie gównianych linków, które nic nie wnoszą do czatu, proszę. Jeszcze raz zostanie wysłany taki link, to od razu leci timeout na 10 minut. Co najmniej. Złaś. Jestem grotułazem. O, da się zsuwać. O. Tak, byliśmy tu aż stówę, stary. Pamiętam to, te zejście. Tu zaraz będzie drugie. Tak, jest druga lina. I to ale jest ja nie wiem, czy to jest zejście do tych, do tego dołu, wiesz? Mi się wydaje, że to będzie połączenie. Tak? Tak. Zjada ci na łeb. Zapraszam. O, masakra. Jeszcze jedno zejście. Tu nie było gdzieś na dole kogoś? Ja pamiętam, nie że wiem. Widzieliśmy i rzucaliśmy młotowe. Tak, był chyba ten mutant taki, taki dojebany. Tak, 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 tak. Dobra, jestem dalej. O! No, to było gdzieś tutaj. Tak. A czekaj, a na mapie coś się jakoś aktualizuje? Tak, patrz, jesteśmy w jakimś innym miejscu. Kompletnie. No, no, no. Rzeczywiście gdzieś schodzimy jakoś hardo. Tam ta latarka przestaje świecić. Chcesz baterię? Czy nie latarka, tylko zapalniczka, o to mi chodziło. Ale mam baterię do latarki. Tak? No. Też może... Ty, tu jest zegarki. Ty, tu jest jakaś... Jest? Tu jest jakaś głębia. Tary, pieniądze! Obrabujmy ich. O kurde, i to ile? Wypadły im do pieniądze z kieszeni. Ty, tu jest jakaś... A, to jest torba. Zbieraj wszystkie monety. Dotacje nie od widzów. Zbierać. Dotacje. Dotacje tutaj są. O kurwa, ale hajsu. To jest kinie, bo tam dużo dobrych temów jest. Okej? Okay? Okej? Okay? Będziemy starać się przeszukiwać. Ogólnie to zwracam uwagę na wszystko, co jest przed nami. I tyle. Cały czas mi gaśnie ta zapalniczka. No mi to samo, ja nie wiem. Gaz jest jakiś chyba bardzo kiepski. Rosyjski gaz. Dobra, idę z tobą. Ława jakaś. Ława przysięgłych. Dobra, a jest jakieś jakby na mapie jakaś strzałka, może jakieś wyjście? O nie. No i co tutaj się dzieje? Nie wiem, dawaj przejść tam dalej. Przecież zaraz będziemy uciekać w drugą stronę bardzo szybko. Czemu? Jakoś takie przyczucie mam. Medalion drży. Daję walizę. 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 Mega dużo leków. Ja się rzucę piłkę, stary. Co? Przepija mi się na dłoni, nie robię rzucić piłki. O, tu chodzi. Dobra. Ty, mam piłkę dalej w ręce, co jest zbrane? Strasznie głośno, wciśnij G. Ej, jest lina do góry.
Ale zepsułem się. Zepsułeś się? Teraz ci pokażę. Co się zepsuło? Patrz, czekaj. Czy ja mam u ciebie piłkę w ręce? Nie. Stary, u siebie mam i ją wyrzucić. Co jest? Co ty zrobiłeś? Ja rzuciłem. Ja motowem rzuciłem chyba. Uważaj, biegnie! Zom. Stary, mam piłkę jebaną w dłoni. Nie masz piłki, u mnie trzymasz siekierę. Ale mam u siebie piłkę. Gie wciść. Nie mogę. O, teraz masz piłkę. Rzuć nią. Nie mogę jej się pozbyć. Wyciągnij ją ze mnie. Daj mi ją na tacy. O, to, a czekaj, a ja mam gdzieś w ekwipunku? Ja nie mam gdzieś w ekwipunku, ja mam tylko w cholernej dłoni. W dłoni też się liczy jako ekwipunek. Tak? No ja na przykład jak w normalnym życiu mam coś w dłoni, to traktuję to jakbym miał coś w ekwipunku. Możesz to zdjąć? Z mojej dłoni? Trzymasz tacę teraz. Kurwa. Co ja mam zrobić teraz? Czekaj. Muszę pomyśleć. Czemu podpalasz tacę? Co ty robisz? Kurwa! Zapalił ognisko, bonfire lit. Save'a zrobił. Stary, to nie Dark Souls'y. Lightwork, zachowałeś się źle, dostałeś timeouta na 10 minut, to jest tyle, że można sobie pójść, nie wiem, zmasturbować się szybko i wrócić, a przy okazji trochę ulżyć sobie. Także polecam gorąco. Dobra, to co, naprawdę utknąłeś, czy coś w tym stylu? No nie, ja mogę... Ej, upadła ci ta piłka. No stara, ona mi tam... O kurwa, wkurwiłem się! Pamiętam, jak to rozwalałeś na jakimś streamie. Ja mogę raz na 4 ataki wykonać atak. A kuszę nie możesz wyjąć? Zajebał! To oddaj kuszę, jak nie umiesz. No nie mogę nic zrobić, jeszcze widzę, że się szczurkę. Co jest rane? To widzę, że te update'y były pomocne, co? No ja cieszę się, że save'y mogły nie istnieć, ale za to gra jest niezabugowana. No, dokładnie. Ja nie mogę się bić, stary, jestem teraz może sobie świecić tylko. Bo ja wykonuję atak raz na 4 ataki. Spróbuj powciskać wszystko. Gdzie? No niby wyrzucam, ale to tylko ściera mi wypada z ręki. Cały czas masz tę piłkę, na chuj ci ona. Ale nie, w ogóle po co ja ją podniosłem, no. Może ją coś spalić? A nie wiem, prawym wciśnij i lewy, prawy, lewy. No ściskam, stary, nic tak jakbyś chciał rzucić. Stary, nic się nie dzieje. Ani prawy, lewy, ani lewy po prostu, ani prawy po prostu. A środkowy? Nic. Nic, ani nic. Mentalna piłka. Ale że ona gdzieś w ekwipunku, jakbyś mógł ją odklikać, czy coś no właśnie, takiego? Właśnie nie widzę jej kompletnie. A czekaj, a spróbuj mi na tacę położyć ją. Ale ja w ogóle nie mogę, bo ja jakby nie mam jej w ekwipunku, wiesz? Aha. Ale nie, tak. Możesz, nie masz interakcji, jakbyś na tacę miał poleżeć? Położyć? Poleżeć? Poleżeć. Czy? Nie mam kompletnie jak, bo nie widzę jej po prostu, ja ją mam tylko w ręce. Kurwa. Ja pierdzielę, to jest najgorsza sytuacja, gdzie się znalazłem. W środku jaskini pełni kanibali. Ale u mnie wygląda, jakbyś trzymał broń normalnie. Jak wyjdę i wejdę, to się... O! No ale atakujesz. Dobra, nie, no może coś to będzie, dobra, spróbujmy. Może sama wypadnie. Jak odbyt. Zdarza się. Zdarza się najlepszym. O nie, tu jest ściana do wspinaczki, ja się na nią nie wespnę. Nie, to jest lina. Lina jest. A nie, jest lina, dobra, okej. Okay. Coś jeszcze jest tutaj? Jak będzie wyglądało, wspina się. Ty kurwa, daj tu piłkę w ręce, czaisz to? Ty, ale Bobru, wróć tutaj, bo tu jest jeszcze drewno. Można przejść dalej. Idę? Ja pierciela. It's not a bug, it's a future, guys. Dokładnie. Nie mogę zrobić normalnego ataku, bo po prostu... Nie podoba mi się to, nie podoba mi się ta komnata. Nie mogę zrobić takiego krótkiego ataku, muszę robić takie długie. I to też nie wystrzykuje od razu. No teraz ładuję atak i dopiero teraz mi puściło. No to dobrze, w ogóle atakujesz. Spójrz, co tam jest na dole, ile truchła. Lightforce, przestań. Proszę cię, dziękuję za dotknięcie, ale przestań.
jesteś podrążać. Dzięki XX Kaim, ciebie również miło widzieć. Zapraszam na streamy, skoro długo nie byłeś. Teraz są w miarę często. No, to się zdarzają nawet co niedzielę w Stwie, więc to jest progres. Jak msza. Jak msza, ale się chętnie chodzi. Dokładnie. To jest przyniosłem. Stary, poniosłem kamerę i dalej mam tą piłkę w ręce, rozumiesz to? O, faktycznie, kamera, a i to było, miało iść tak. Ten, miało fabułę nam popchnąć. Zapewne piłki będzie. Jakiś smartfon znalazłem. Nie, to jakaś karta. Ej, to jest chyba ta karta do jachtu. Myślisz? No, nie wiem, tak mi się wydaje. Piłka mera. Ale co z tą kamerą, czekaj, można ją przyspalić? Combine? Już taśmę mam? Dasz mi trochę papieru? Mam! Udało się? Czekaj, a może też to... Czekaj. Nie, to może chyba skombinać z tym. Czekaj. Boże, zapal to gówno. Kurwa, gdzie jestem? Dalej masz ją, tą piłkę. O, ale masz kamerę. Dziękuję. Czemu to się dzieje? Dobrze. Czemu to się dzieje? Ginia kupiła nową tabakę Gavit, ale tym razem nie aprikot, tylko original. A jak to ma smak? Ej, płonę! Tabaki. Kurwa, co ty robisz? Stary, podniosłem jakąś szpat i chciałem płonąć. Co się dzieje z tym i tak? Nie wiem. Na twoich oczach. Dobra, ugrosiłem się chyba. Co się dzieje? Nie wiem, coś ci się zbugowało mocno. Ty patrz, co się dzieje. Piłka płonie. Kurwa, nie mogę. Ty płoniesz! Stary! Ty płoniesz! Ugasz mnie! Jak? Może być moczem. Stary, zginę. Dobra, chyba zgrzesiłem się. Odłóż ją! Ja pierdolę, co się dzieje z tą grą? Ja mam cały... Mam wbitą piłkę zakrwawioną i spaloną na swój topór. Jezus Maria. O, flarę mam. Jak spierdala na górę. Ja idę stąd. Ale nie wiem, co mam zrobić, to jest najgorsze. Nie mogę się pozbyć tej piłki. Mapę zobaczę. Ty, a może... Nie no, jak ja wyjdę, to się raczej to nie naprawi, nie? Ale jak... Jak mapę trzymam, o co chodzi? Totalnie! Patrzcie! Oh my god! Jezu. Zajebiście, wszystko działa, ludzie. Jakby co stabilnie jest. Dobra, trzecie, muszę coś zjeść. Ach, jest. Zjedz coś, no zjadłem. Zjadłem, ale to dalej nie uchroniło mnie przed piłką. Przecież się jej pozbędę. Czy już zawsze będę z nią chodził? Tak już jest końcówka, ludzie, no to tam jeszcze jest pół biedy, ale jak się zrespię znowu z tą piłką, to naprawdę można dostać szału. A trzecie, wyciągnę puszę na przykład ten. Cały czas masz wszystko krzywo. Teraz trzymasz tę kuszę, jakbyś mi ją prezentował. Nie mogę wyciągnąć. Na co kuszy mam pierdoloną piłkę w ręce. Boż, nie mam siły na to. Jest link, słuchajcie, wpiszcie sobie wykrzyknik multi na moim czacie. To powinien wam wystarczyć link do multitransmisji, jak chcecie oglądać na dwóch kanałach. A jest enslaved piłka. Ej, widzę, jak się wspinasz tą piłką. Zajebiste. Naprawdę? No to naprawdę. Nie spałeś dawno. Co? Mary Martu. O, słyszę coś. Coś tu jest. Boże, moje krzesło pierdnęło. Co się stało? Co? Padłem do ci dziury. Idź po schodach. Chyba nie działa. Co nie działa? Multi? Nie, to jakoś inna bar. Co to była za... Dokumenta. Słuchajcie. Ajaj. Może... Weźcie, może unball. Unball? Tennis ball 0. Ej, boję się, że tutaj będą te potwory i ja sobie z nimi sam nie poradzę. A czekajcie, dobra, wiem, o co chodzi, bo nie wyłączyłem chatbota. Dobrze, powiedzieliście. Czekajcie, esu. Okej. Okay. No ale wiesz co, nie chcę się w tym momencie zabijać. Jeszcze mógłbym się zabić, jakbym był przy obozie, a później wracać do tego miejsca, bo esowi dawać cały czpunek. Nie, nie ma sensu. To nie ma sensu za bardzo. Nie jestem aż takim inwalidem. Druhówko. Dzięki. O Boże, zginę zaraz. Czemu? Z jedzenia. Z braku. Dobra, wyłączył się, wyłączył się streamlabs, ludzie. Powinno zaraz załączyć bota.
jestem spragniony całe życie. Dziękuję. Idziesz? O, działa, działa. Ja idę. O, stary, czekaj. Dobra, jestem. Jeśli zabijesz, to on może cię podnieść. Uczyłem, że tylko jak padniesz, to nie naciskaj. Aha, że podnieść w sensie... Znalazłem że... kasetę. Stary, ty będziesz mógł Michała od razu podnieść, wiesz? Na miejscu jeszcze. Jak uratować. Padniesz? Tak, możemy spróbować coś. Czyli zapiszmy tutaj. No dobra, zapiszmy. Gdzieś tu miałem save'a przed chwilą. To ty jakieś kurwa patyki rzucasz. Nie wiem, o, próbuję o. Podnieść. Dobra, zapisałem. Ja zeskoczę sobie. Gdzie? Tam na dół? Tak. O Boże, to poczekaj, ja na dół zejdę, dobra? Dobra. To będzie zajebiście wyglądało, coś czuję. No. I ty mnie powiedziesz, może ta przyklęta piłka mi odpuści. Wypadnie tak. Z ręki, martwej. Dobra, schodzę. O, dobra, ja czekam, ja coś tu skaczę. Proszę mnie złapać. Poczekaj, ja... Dobra, czekaj. Dobra, dawaj. Dobra. O kurwa! Przeżyłeś to. Żyję to? Co się dzieje? Jeszcze raz. Czekaj, piłki. Mam tu piłkę, kurwa. Ale zeszło ci trochę z życia? Tak, ja mam już ledwo HP. Jakim cudem to przeżył? Spytać się, czy może po prostu spierdalać? No chciałbym zapytać, ona nie chce. Atomowa kolana. Dobra, uwaga. Ale może nie skacz tak dalej, tylko w górę, tak żeby spaść prosto na nogi. Ale ja teraz na pewno zginę, czekaj. Dobra, skaczę. Uwaga. Łap mnie! Przeżyłeś to! Nie dostałem nawet kropli obrażeń, rozumiesz to? No mówię, bo nie rób takiego jumpa w przód, tylko w dół. Dobra. Tak delikatnie tylko, żebyś spadł tutaj pod liną. Kurwa, nawet zabić się nie umiem. Masakra! Czy ta gra dalej jest w Alfie? A. Ta piłka dała mi śmiertelność. No, bez kitu. Ja, ale to było dobre w sumie. Piłka, przeklęty przedmiot. Czytaj emo wiersze. Dobra, uwaga, teraz jest prawie normalnie. Dobra, teraz mnie. Nie mogę. Nie możesz mnie podnieść? Dobra, czekaj, mogę. Ale trzymasz cały czas tą piłkę. Wstałeś z nią. Naprawdę mam tą piłkę. No. Mam ją dalej. Boże, to się nigdy nie skończy. Przykleiła się. Stary, ja będę teraz wróżył przyszłość z tej piłki. Dobra, chodźmy dalej po prostu. Ja pierdolę. Co to jest? Spodę, czekaj, jeszcze raz chodźmy. I am... Dickon Talley. Rzucam w ciebie tą dzidą. Ej, znaczy, ty, jestem śmiertelny jakiś chyba. Płonę czy jest płonę? Nie wiem, a co robisz? Czy podpalasz tą ja piłkę, czy co? Robię, właśnie, to jest najlepsze. O, nowy ciuch. Ja nie wiem, ja się leczę. Rozumiesz, że się leczę. Nie wiem, z czego się leczę. Ej, no naprawdę jest jakaś podejrzana. Kurwa, tu nic nie ma. Po to tu przyszliśmy? Why are we here just to suffer? Ja mam to-do list updated. Tak? O, ja tak. Też. Ej, czekaj, co? Ty, stary, piłka się zmienia w jakiś kamień. Widzisz to? Nie, teraz masz czaszkę w ręce. Tak. No, i co, jej też nie mogę wyrzucić. No, super, wyrzuciłem jest piłka znowu. Jest najśmieszniejszy bug, jaki widziałem chyba w życiu. Ja pierdzielę. Noś to. Po ja prostu ją chciał... wywal. Ale nie mogę. Nie mogę. O Boże. Ale jesteś zakrwawiony i obsrany cały. O ja pierdzielę. Co za koszmar, ludzie, co za cholerny koszmar. Znaczy jakbyś się sfajdał z irytacji w spodnie. W dżinsy. O fu. O chyda. No nie mogę jej wyrzucić, no nie da się. Nie wiem, jakbym znalazł może jakąś inną piłkę, to może by coś się stało z tym, to ale... byś nosił dwie wtedy. Zajebiście.
No nie rozumiem w ogóle, czemu my tutaj jesteśmy i czemu na mapie to... jestem poza mapą. U mnie mapę dobrze pokazuje na przykład, tylko jest krzywa. A ja jestem teraz po lewej stronie mapy. No ja idę po prostu przez ścianę, tak jakbym, nie wiem, no klipa włączył. Cheater. No. No idę po prostu przez... Bez sensu. Masz jakieś mięso? Czekaj. A co, chcesz coś ugotować? No, jeszcze... muszę coś zjeść. Nie mam mięsa, może ci zaraz na tacy dać tego... Kutasa. No, może być. A da się może ugotować piłkę? Czekaj. Nie. Słyszysz dźwięk jakiś? A czemu tą kamerę trzymasz? Jakiś film chyba oglądam. Ja dalej widzę tą pieprzoną piłkę. O, ja oglądam też jakiś film. Ja przewijam coś, ja nic nie widzę tylko. Mam tak wygiętą rękę, że nie widzę co w ręce. Faktycznie! Pokaż, nie ruszaj! Podejdź do ognia. Co jest? Weź stanie tutaj przy namiocie. Dobra. Kuźwa, trzymasz to tak, jakbyś chciał komuś pokazać. No stary, jak ci to masz zajebisty szlafrak, w ogóle skąd ty go masz? W tym było. Żebyś z intensywnej terapii uciekł. A może się prześpimy, spróbujmy się przespać. O, o, no, no, ale save'a zróbmy. Dobra, dobra. Dawaj Z. Save'a. O, będę... może właśnie to zresetuje. Ja już będę na zawsze więźniem tego, dobra? Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Dalej trzymasz to. Ja pierdolę. Krzywo. To jest chore po prostu. Ej, najgorzej jak się już zepsuł cały save przez to. Sideforce, no niestety, niestety rozeźliłeś moderatorów. No to zostałeś. No nic, nic się nie poradzę. Nic się poradzę. Nie dziwię się trochę. Może włączcie, włączcie save. No to, to jest opcja, ale my już kończymy chyba w sumie za chwilę. No. Więc może pochodzić z tą piłką. Ale dobra, to już zrobiliśmy save'a, to możemy tu skończyć. Tak? No. Dobra, to czekaj. Ja z ciekawości wyjdę i wejdę, bo zobaczysz, czy kurwa... Co się dzieje? Dobra. Eltor, bo to są dotacje SMS. To są dotacje SMS. Dobra, multiplayer, jeszcze raz. Join game. Nie! Back. Przyszedłem prawie. Host game. Continue. Lecz zobaczmy, czy ta lobby się dalej dzieje. Start game. I co, wyszedłeś? Wczoraj wyszedłem i teraz wchodzę. Jeszcze raz. No okay. To już możesz wejść w sumie. No dobra. I ja zatrzymam tą piłkę cholerną w dłoni. LOL. Uwaga, uwaga. Przecież helikopter. Tak! Nie mam jej. Tak? Tak. No to dobrze. Widzę normalną kamerę. Uwolniłem się od plątwy. To zrób save'a teraz tam w tym namiocie. Jak już działa wszystko. Czekaj, dobra, robię save. Nie, nie chcę spać. Tak. Dobra, działa. Działa, ludzie. Mega. Odeszła. Uff. Pierdzielona. Klątwa. Pierdzielona piłka. Zajebiście. Dobra, wychodzę z dzierci. O Jezu. Dobra, to ja spadam na typowego. Dobra, dzięki stary. Dzięki Bobru. Bardzo fajnie było. Super. Się pośmialiśmy. Trzeba to powtórzyć na tym save'ie działającym. Trzeba być koniecznie. Dobra. Następnym razem. Pożegnajcie się z Bobrem, ja się żegnam z bobrowymi widzami. Także dzięki, że wpadliście, jest nam bardzo miło. Do zobaczyska. I... Słuchajcie się, ludzie. Pa, pa. No. Znaczy, słuchajcie, my sobie jeszcze tu zostaniemy. Chwila. Disconnected. Dobra, moi drodzy, to my sobie zrobimy przegląd typowego. Zobaczmy, co tam jest. Boże, co to jest? Wytyfy. Dziwne rzeczy się dzieją. Dobra. Czas sprawdzić typolca. Słuchajcie, mam nadzieję, że byście bardzo aktywni. Ponoć niezłe, śmieszne rzeczy były. Większa morda!
O, widzę, są nowe osoby w grupie, zapraszam, zapraszam. Jak kogoś jeszcze nie ma na typowym, to jest wielki błąd, musicie koniecznie na nim być. Zapraszam, zapraszam. Co jest? Czemu nie ma tej kamery? Jezus, ona się zmniejszy... What the fuck? Okej... Okay. Może tak zostać. To było kompletnie nieprzewidziane. Dobra, jest dobrze. Sprawdzamy. Czekajcie, jest, jest. Pierwsze. Znowu to samo. O nie, to ta piłka. O, ewoluuje. Trafne. Przepraszam, Esgarocie, ta piłka to moje przeznaczenie. Płonie. A, jest. Enslaved piłka. Bulion to nawet nie jest on. Ale ohyda. Strasznie to wygląda. Profesjonalny streamer, profesjonalni widzowie. Kot! Wow, ale zajebiście na dwóch laptopach. Mega, podoba mi się to. Świetna sprawa. Host nie odpowiada. Znowu na tej łodzi. Płyniemy na wyspę. Boże, co to jest w ogóle? Trzeba być w bani, żeby coś takiego wymyśleć. Jeszcze rekina trzeba było tam wkleić. Host nie odpowiada. Boże, i cały czas ten sam typ. Czemu wszystko zjadłeś? Zobaczcie, bulion to nawet nie jest on. O matko. Durne. Może tutaj w tej brodzie wyglądam jak chrok. Dawno nie było, mam tylko lapka. Wattpad, a okej. Dobra, to chyba wszystko. Jeszcze odświeżę. Zajebiście. Dobra, moi drodzy, dziękuję za waszą aktywność i za wasze tutaj, za waszą obecność na tym streamie. Było nam bardzo miło, świetnie się bawiliśmy. Koniecznie trzeba Deforestę powtórzyć, szczególnie, że save działa. Zawsze to jest backowa gra. Także trzymajcie się, bądźcie aktywni na typowym, będzie mi bardzo miło. Także love you, patrzcie, odwrócone serduszko. Upside down! Mike! Mike! Mike, where are you? Oh no! It's the Demogorgon! Trzymajcie się. Pa, pa, ludzie. Do widzenia. Dobrej nocy. Miłego najbliższego tygodnia. I do zobaczenia już na kolejnych streamach. Już niedługo będę informował na typowym. Pa, Bobru. Love you. Do zobaczenia wszystkim. Dzięki, że wpadliście. Dzięki za SMS-y i za subiki. Bye!